Problem nie polega na tym, że nie umiemy odraczać gratyfikacji, bo my nie umiemy i nigdy nie umieliśmy odraczać gratyfikacji. Chodzi o to, z czego ją czerpiemy. Chodzi o to, żeby nie czerpać ją z sukcesu, który przyjdzie kiedyś albo nie przyjdzie, tylko żeby czerpać ją z tego, co tu i teraz i jak robimy. Dzisiaj robimy. I że nam jest dobrze z tym, co i jak robimy. Z tym, co wybraliśmy, że robimy coś, co jest dla nas ważne, żeby z tego umieć czerpać gratyfikację tu i teraz. Że robimy coś, co jest dla nas ważne, że się z tym identyfikujemy i że dobrze nam jest z nami, takimi, którzy to robią. Że nie potrzebujemy od świata potwierdzenia. W pewnym momencie jest to, okazuje się, historia mniej lub bardziej spektakularnego sukcesu. Uważam, że te historie są piękne, ale też niebezpieczne. Jest ich bardzo mało w porównaniu do tego, ile jest tych historii. Dokładnie, dokładnie. My chcemy słuchać tylko takich historii. Natomiast historii tych wszystkich ludzi, którzy robili swoje i nie wypłynęli, których nigdy nie słyszeliśmy, jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. I to, ta dysproporcja jest w dużym stopniu odpowiedzialna za poziom frustracji społecznej, bo bardzo wielu ludzi wierzy, że jak będą robili swoje, to na pewno osiągną sukces. Nigdy nasze zachowanie nie jest konsekwencją tego, co się dzieje, tylko tego, jak oceniamy to, co się dzieje. A na to, jak oceniamy, co się dzieje, mamy wpływ refleksyjny właśnie. Jeżeli zmienimy sposób, w jaki oceniamy jakąś sytuację, to zmieni się nasze zachowanie. Ale dlaczego wtedy Amerykanie by tego nie mieli? Przecież dla nich to jest takie samo zagrożenie z perspektywy właśnie ostracyzmu społecznego. Pierwszy raz użyłem tego słowa. Oni tak samo się tego boją jak my. Możliwe, ale oni biorą więcej antydepresantów. Siemanko, wracamy do Was z kolejnym dealem od Cambly. Jeśli dalej masz wątpliwości, czy uczyć się angielskiego, to polecam wpisać sobie w Google kilka fraz po polsku, później angielsku i porównać różnicę wyników. Różnica jest drastyczna. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które od dziecka mówią w języku angielskim. Możecie sobie wybrać akcent, jakiego chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. Cambly ma również ofertę dla przedsiębiorców, więc możesz pracować nad angielskim z całym Twoim teamem. Z kodem PRZEMEK55 zgarniacie 15-minutową darmową lekcję na Cambly, a dla pierwszych zdecydowanych 100 osób jest 55% rabatu na plan roczny. Dodatkowo Cambly wypuściło wirtualnego lektora, CamAI. Pogadasz z nim za darmo, bez ograniczeń i bez stresu przed pierwszą rozmową z native speakerem. Fajny sposób na rozpoczęcie nauki rozmawiania. Dobra, to tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Tomasz Mazur, cześć. Cześć, witaj ponownie. Dziękuję za powtórne zaproszenie mnie do Twojego podcastu. Tak, super mi się z Tobą ostatnio rozmawiało, więc... Wzajemnie. Dziękuję. Więc ja bardzo chętnie będę kontynuował takie rozmowy, no bo to są rzeczy bardzo ważne i warto, żebyśmy my się nad nimi zastanawiali i żeby inni ludzie też się nad nimi zastanawiali, według mnie. Zacznijmy może od tego, że jeszcze ludziom, którzy przyszli nowi, powiesz tak pokrótce, czym się zajmujesz. Ja co jakiś czas sam się zastanawiam i próbuję od nowa nazwać to, czym się zajmuję. Ja jestem z wykształcenia filozofem i to w naszej kulturze znaczy wiele różnych dziwnych rzeczy, nie zawsze pozytywnie kojarzonych. Jedną z rzeczy, którymi się zawsze zajmowałem, to była moja ambicja, to żeby objawiać, pokazywać ludziom praktyczną, użyteczną, przydatną stronę filozofii. To znaczy, że filozofia nie jest wyłącznie abstrakcyjną, oderwaną od rzeczywistości i naszego codziennego doświadczenia spekulacją, ale że filozofia w pewien sposób uprawiana jest nam niesłychanie przydatna, a może nawet, jeżeli na to w pewien sposób spojrzeć, niezbędna, zwłaszcza dzisiaj. W pewnym momencie to się stała moją misją, żeby pokazywać filozofię od tej strony i ja skupiłem się na pewnym specyficznym obszarze tak uprawianej i rozumianej filozofii, na stoicyzmie, na filozofii stoickiej, która liczy sobie już ponad 2300 lat i jej twórcy, założyciele kierowali się podobną intuicją, podobnym punktem wyjścia. Podobnej rzeczy wychodzili, że celem filozofii jest zmiana naszego życia na lepsze. że jeżeli filozofia do tego nie prowadzi, to znaczy, że ją źle uprawiamy. Takie przeświadczenie kierowało antycznymi stoikami. Stąd filozofia, którą oferowali, to filozofia praktyczna, filozofia rozumiana jako pewnego rodzaju sztuka życia i jako pewien zestaw też ćwiczeń duchowych. Ponieważ o tym wiedzieliśmy my, współcześni Europejczycy, głównie z książek historycznych, ja postanowiłem zacząć wdrażać to w życie i w sposób systematyczny robię to od 15-20 lat, organizując różne spotkania, pisząc na ten temat książki, organizując warsztaty i testując na sobie wiele różnych rzeczy i bawiąc się też przy tym dobrze, że to ma sens, że to się sprawdza, to mogę to poświadczyć po tym, jakiego rodzaju feedbacku dostaję od ludzi, którzy czy to słuchają mojego podcastu, czy przeczytali moją książkę. Niedawno dostałem maila od słuchacza, który bardzo mnie też ucieszył, bo napisał w tym mailu, że on 20 lat temu skończył studia filozoficzne i dopiero po wysłuchaniu moich podcastów i przeczytaniu dwóch moich książek zobaczył, jakie może być praktyczne zastosowanie filozofii. To ciekawe, że ktoś potrafił przejść przez całe studia i jakby nie wpadł na to spojrzenie. Więc to podsumowując, to jest to, czym ja się zajmuję. Na różne sposoby próbuję przełożyć filozofię na ten kontekst praktyczny. Nie zawsze dosłownie praktyczny, bo kiedy my dzisiaj używamy słowa praktyczne, mamy na myśli jakieś przełożenie na jakiś konkretny, natychmiastowy zysk. A ja używam tego słowa w znaczeniu szerszym, w znaczeniu, w którym się lokują także wartości, poczucie sensu, poczucie spełnienia, długofalowo rozumiane szczęście, dobrostan. Uważam, że tutaj należy przede wszystkim upatrywać zysków z uprawiania filozofii. Wspomniałeś, że w pewnym momencie to zaczęła być dla ciebie misja. Ja pamiętam, że w naszym ostatnim podcaście powiedziałeś, że jak zaczęłaś prowadzić warsztaty stoickie, to był moment z tego co zrozumiałem, to był dłuższy moment, kiedy na te warsztaty przychodziły pojedyncze osoby. Dobrze zrozumiałem? Na początku to nie były ściśle rzecz biorąc warsztaty, bo przez warsztat rozumiem bardziej zorganizowane, wyjazdowe przedsięwzięcie. Mhm. Na początku to były spotkania takie w charakterze pogadanek czy seminarium. I tak faktycznie przez dłuższy czas przychodziły do mnie pojedyncze osoby. To było mniej więcej w 2008 roku, zdaje się, zaczynałem taki w bardziej systematyczny sposób popularyzować filozofię stoicką. Ale ja cierpliwie robiłem swoje i potem... Właśnie dlatego cię o to pytam. Pytam cię o to, bo teraz wyobrażam sobie osobę, która zaczyna praktykować coś, zaczyna starać się opowiadać o tym innym ludziom i organizuje jakieś spotkania w jakiejkolwiek formie. Ale jeśli przychodzi na te spotkania niewielka ilość osób na początku, będzie bardzo duży odsetek tych ludzi, którzy się wyłamią z tego i po prostu powiedzą, to widocznie to ludzi nie interesuje, więc ja nie będę tego robił. Natomiast tobie udało się przebrnąć przez ten moment i jestem ciekawy, jak to wyglądało. Najprostsza odpowiedź jest taka, że to wyglądało tak, że w pewnym momencie ludzie zaczęli sobie na zasadzie poczty pantoflowej opowiadać o tym, jak wyglądają te spotkania, co w nich jest atrakcyjnego. I stopniowo coraz więcej osób zaczęło przychodzić. Wydaje mi się, że trochę kontekstem twojej odpowiedzi jest dlaczego, jak to się stało. Po pierwsze, ja byłem uparty. Miałem poczucie, że to ma głęboki sens. I wydaje mi się, że to jest... W tym tkwi też odpowiedź na wiele bolączek naszego czasu. My zbyt wcześnie, zbyt szybko, zbyt pochopnie próbujemy weryfikować zewnętrznymi kryteriami to, co jest ważne dla nas. Właściwie to tak skonstruowałeś swoje pytanie trochę, że ludzie się zniechęcają, bo widzą, że zbyt mało ludzi coś interesuje. I to jest próba weryfikowania wartości czegoś przez zewnętrzne kryterium zainteresowania. A wiele razy w historii potwierdzała się ta reguła, że ważne rzeczy dzieją się, okazują się ważne, bez względu na to, ile osobom to się spodobało, jakie było tego zainteresowanie. Po prostu trafiły na dobry albo zły czas. A ja miałem po lekturze tekstów bliskiej, pogłębionej, intymnej lekturze tekstów stoickich bardzo głębokie przekonanie, że to utrafia w sedno tego, czego ja potrzebuję, tego, co jest dla mnie ważne i co dzisiaj w ogóle też jest ważne. Dlatego uparcie tkwiłem przy tym, co robię i ja cały czas przy tym tkwię. Przeszedłem pewną ewolucję, chyba można powiedzieć. Niedawno właśnie podczas warsztatów, podczas takiego spotkania online z grupą osób, spośród których część zna mnie dość długo już. I oni wypunktowali przemianę, jaką przeszedłem. To zawsze się ciekawie słucha, co? Ja sam tego nie miałem w ten sposób poukładanego, jak oni mi to przedstawili. I to jest chyba najpiękniejsze w tym, że jak ktoś długo coś robi, to w sposób nieuchronny się pogłębia. I nabiera wielowymiarowości, bo to przenika do naszego życia. Nie da się nie rozwijać, robiąc coś regularnie, cały czas powtarzając. To jest, mi tak samo piszą odnośnie podcastów, że ja się rozwijam jako podcaster. Ja myślę, cały czas przecież nagrywam te podcasty tak samo, bo ja nie jestem w stanie zaobserwować, co się dzieje. Tak, dokładnie tak jest, więc to mnie w tym jedynie utwierdza, żeby to dalej robić. Ja też bardzo dużo zyskałem dzięki interakcji z ludźmi. Chcesz powiedzieć, jaka to była przemiana, czy chcesz to zostawić dla siebie? Właściwie pośrednio już to powiedziałem. To jest coś, co zawsze mi przyświecało i to w ogóle jest związane z bardziej złożonym problemem dotyczącym kondycji naszych czasów i w ogóle stoicyzmu. I ta przemiana moja ma z tym związek. Powiem o tej kondycji naszych czasów i stoicyzmu. Wydaje mi się, że jakoś jest wpisane w kondycję naszych czasów niechęć do mówienia o wartościach. My koncentrujemy się na wydajności, na efektywności, na osiąganiu czegoś, co się da policzyć. To nie jest obszar, w którym dobrze jest i łatwo ulokować wartości. Wartości są nieprzeliczalne. One są tym, co wyznacza nam drogę. Tego nie da się łatwo złapać. Łatwo nazwać. I też ludzie wstydzą się mówić o wartościach swoich, bo najłatwiej jest kogoś wyśmiać właśnie w tym obszarze. Kiedyś czytałem studium badające zachowanie ludzi w internecie i autorka tego studium zwróciła uwagę, nie pamiętam jej teraz nazwiska, to było jakiś czas temu, zwróciła uwagę na to, że ludzie się najchętniej identyfikują negatywnie. Nie przez to, z czym się zgadzają, tylko przez to, z czym się nie zgadzają. Najłatwiej jest atakować i krytykować i wtedy się bardzo łatwo jest ukryć. Natomiast jak się obnażysz, objawisz, co jest dla ciebie ważne, to się wystawiasz na krytykę. I to jest stresujące. Stresujące. I to wymaga odwagi. Wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, do którego my dzisiaj niechętnie mówimy o wartościach, o normach, o dobru, otwarcie, szczerze, bez atakowania. I to jest jakoś, wydaje mi się, kryzys naszych czasów. Ze stoicyzmem ma to ten związek, to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, że w bardzo wielu krajach bardzo popularny jest stoicyzm, uprawiany bardzo coachingowo. Jest on skoncentrowany na radzeniu sobie z emocjami, zwłaszcza negatywnymi, na efektywności i wydajności. I o ile to jest częścią stoicyzmu antycznego, jest to bardzo okrojona część i tak rozumiany stoicyzm można zastosować do bardzo wielu sprzecznych ze sobą celów. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że można złe rzeczy robić, nie nazywając ich złymi, ale nazywając to stoicyzmem. Nie jestem pewien, czy rozumiem, co masz na myśli. Chyba nie. Można na przykład chcieć być bezwzględnym menadżerem, nie liczącym się ze swoimi pracownikami, po tak zwanych trupach dążąc do celu, ale robiąc to w sposób stoicki. Na spokojnie, nie stresując się, realizując swoje cele. Jeżeli nie masz włączonych w praktykę duchową sfery wartości, to można sobie wyobrazić taki właśnie efekt. I w Ameryce istnieje stoicyzm, który da się w ten sposób uprawiać, który ma tego rodzaju postać. gdzie jest on nastawiony na wydajność, na efektywność, a nie na... a wycięta z niego jest ta sfera wartości, sfera norm. Mhm. I mnie zawsze bardzo interesowało, żeby ten stoicyzm odtwarzać w pełniejszym wymiarze, nie tylko w takim wąsko użytecznościowo-emocjonalnym, ale żeby on był pogłębiony o sferę wartości i sferę szeroko rozumianej duchowości. I to jest to, puentując moją opowieść, to jest to, co niektórzy uczestnicy moich różnych warsztatów na przestrzeni wielu lat, także słuchacze moich podcastów i czytelnicy książek, na co zwracają uwagę, że ja cały czas pogłębiam, szukam obszarów, w których o tych wartościach dzisiaj można sensownie mówić. I staram się nie porzucać namysłu nad wartościami, nie wykreślać namysłu nad wartościami z obszaru współczesnej praktyki stoickiej. W ostatniej rozmowie liznęliśmy tylko temat wartości. Nie wiem dlaczego tak swoją drogą, ale tylko liznęliśmy ten temat. I ja mam dzisiaj trochę pytań odnośnie wartości. To jest temat, który się u mnie regularnie przewija. I nawet ostatnio zapytałem ludzi, jest taki hejt na influencerów w internecie. Ja tego nie rozumiem, więc zapytałem się, wstawiłem taką pytajkę na Instagramie, gdzie ludzie mogą wpisywać swoje rzeczy i zapytałem, czemu nie lubicie influencerów? I część ludzi odpowiadała, że oni nie mają żadnych wartości. Oni nie reprezentują żadnych wartości. I to było dla mnie takie, po pierwsze to jakich wartości nie reprezentują, po drugie to jakie wy wartości swoim życiem reprezentujecie, których ci źli influencerzy nie reprezentują. I pojawia mi się wiele pytań. I myślę, że temat wartości to jest bardzo ciekawy temat, który możemy dzisiaj rozwinąć. I przede wszystkim już pamiętam, że ostatnio wspomnieliśmy mniej więcej, że wartość może być miłością, to może być sztuka, to może być, nie wiem, czy odwaga może być wartością. Jak ty byś zdefiniował wartości, z których możemy wybierać? Mamy ile? 5-10 godzin? No tak, z 10 godzin. Ja nie mam problemu, żeby cała ta rozmowa była o wartościach. Uważam, że ten temat jest bardzo głęboki i chętnie się nad tym pozastanawiam. To ja może zacznę od perspektywy historycznej. Temat norm, wartości, dóbr towarzyszy naszej kulturze namysłowi nad kondycją człowieka od zarania dziejów. Od zarania dziejów też próbujemy sobie go jakoś uporządkować. I żeby też tak trochę naszą tą rozmowę uporządkować, chciałem wprowadzić pewne rozróżnienia. Chciałem odróżnić od siebie to, co się na przykład w etyce nazywa etyką normatywną i metaetykę. I metaetyka zadaje pytanie o to, co to jest dobro w ogóle, skąd się bierze takie doświadczenie, właściwość jakiegoś stanu rzeczy, jak to rozpoznajemy, jak w ogóle o tym mówimy, jak uzasadniamy stwierdzenia, że coś jest dobre bądź złe. Tym się zajmuje metaetyka, porządkuje ten obszar. A drugi obszar to jest obszar, który zajmuje się badaniami konkretnych norm, na przykład etycznych, w ramach etyki normatywnej, gdzie badacze zajmują się tym, jak w różnych kulturach, w różnych miejscach, w różnych kontekstach formułowane są normy, różne normy, jak one się mają do siebie. Czy na przykład układają się w jakieś hierarchie, co wpływa na ich zmianę w danym okresie. To jest pierwsze rozróżnienie, które chciałem powiedzieć. Analogiczne rozróżnienie występuje w obszarze nauki, którą się określa mianem aksjologii, czyli nauką o wartościach. To jest nauka, która obejmuje trochę szerszy zakres niż etyka, bo zajmuje się wartościami. Od razu widać w tym pierwszym wstępie moim, historyczno-strukturalnym, jeżeli mogę tak powiedzieć, że mamy tutaj dwa różne terminy, które czasami używamy ich zamiennie, a czasami nie. Pierwszy termin to jest termin wartość, a drugi termin to jest termin dobro. I na przykład... To już jest zastanawiające dla mnie, bo dla mnie wartość to w dłuższej perspektywie dobro. Czyli decyduję o jakiejś wartości, dlatego, bo w dłuższej perspektywie chcę dobra. I dla niektórych to jest synonimiczne, te terminy, a dla innych nie. Na przykład taki współczesny w sensie nowożytności, że to jest nowożytny myśliciel, nie żyjący już. Alan Blum w swojej książce Umysł Zamknięty uważał, to była jedna z jego tez, że kryzys kultury zachodniej przejawia się w tym, że zrezygnowano w obszarze etyki i norm z używania słowa dobro, tylko zaczęto używać bardziej relatywistycznie rozumianego terminu wartości, gdzie właśnie słowo dobro zobowiązuje nas do myślenia w kategoriach uniwersalistycznych, obowiązujących wszystkich, podczas gdy słowo wartości są subiektywne. Można używać w taki sposób relatywistyczno-subiektywny, że każdy ma swoje wartości, że nie ma czegoś w tym obszarze wartości zobowiązującego nas do myślenia tak i zachowywania się w taki sam sposób. Co do dobra też mam wątpliwości, czy to jest obiektywne, czy subiektywne, ale o tym możemy pogadać później, bo oczywiście, to jest super temat. Chcę tylko zwrócić uwagę na takie rozróżnienia. I to jest ciekawe bardzo rozróżnienie, bo ono pozwala na to, żeby słowo dobro używać w węższym tego słowa znaczeniu na oznaczenie norm regulujących relacje międzyludzkie. A więc dobry, zły mogę być wobec innych ludzi, zachowując się wobec nich w jakiś sposób. I na ten obszar... Ale można też być dobry i zły, zachowując się wobec siebie. To da się wyinterpretować jako zgodne z tym, co powiedziałem wcześniej, okay. Bo ja też wobec siebie zachowuję się jak wobec człowieka. Tak? I tutaj na przykład Kant krytykował samobójstwo jako coś złego, bo uważał, że ja zabijam w sobie człowieka. Jakby podnoszę rękę to jest morderstwo samego siebie. Czyli można powiedzieć, kiedy podejmuję jakieś działania wobec samego siebie, to wchodzę w relację sam ze sobą. Człowiek jest istotą relacyjną, ale tę relację można mieć z innymi, ale także z samym sobą. Ja robię coś samemu sobie. Kiedy na przykład, nawiązując jeszcze raz do Kanta, zaprzepaszczam swój potencjał. Mam jakiś potencjał do tego, żeby być jakiś i go zaprzepaszczam, to też w pewnym sensie można interpretować, że krzywdzę samego siebie, czy że mam w relacji do siebie, podejmuję działania, które można interpretować jako krzywdzące. I tutaj zazwyczaj dobro i zło interpretowano, rozumiano w bliskim kontekście słowa krzywda. Dobre jest wtedy, kiedy nie krzywdzimy, złe jest wtedy, kiedy krzywdzimy. Natomiast słowo wartość ma szerszy kontekst i możemy mówić o wartościach bardzo wielu tego słowa znaczeniach. Na przełomie XIX i XX wieku w ogóle bardzo modne były różnego rodzaju aksjologie, które klasyfikowały różnego rodzaju wartości i próbowały je ułożyć w hierarchię. Mówiono o wartościach witalnych, czym innym są wartości etyczne, gdzie operujemy pojęciem dobra, a czym innym są wartości witalne. Kiedy operujemy na przykład zdrowiem? Tak, wartości witalne to między innymi zdrowie, siła, sprawczość, taka energia życiowa, wartości estetyczne, które zajmowały niektórych badaczy, bo można było zadawać pytania o relacje między wartościami estetycznymi a etycznymi. Które z nich są ważniejsze. To jest kolejna rzecz, o której chcę rozmawiać dzisiaj. Następnie wymieniano wartości poznawcze. Bo kiedy mówimy o prawdzie, to mówimy o prawdzie czasami używając słowa wartość, że dla niektórych prawda jest wartością. I to też rodzi pytanie o to, co jest ważniejsze w naszym życiu, prawda, czy na przykład dobro. Jeżeli wchodzą w konflikt dążenia do realizacji tych dwóch norm czy wartości w naszym życiu. Poznanie czy dobro, jeżeli mamy dokonać wyboru. Wreszcie kolejna rzecz, która jest tutaj wymieniana, są na różny sposób rozumiane wartości duchowe. A niektórzy badacze wymieniają też wartości religijne, jakoś wyodrębniając je z wartości duchowych. Więc tych obszarów, wobec których używano w różnych okresach historii terminu wartość, jest bardzo wiele. Stoicy także w pewien specyficzny sposób używają tego terminu. To będzie koniec tej mojej wstępnej odpowiedzi i bardzo skrótowej nie śpieszę. Na ten temat. Stoicy jako pierwsi wprowadzili rozróżnienie bardzo jasne, rozróżnienie na dobro i wartości. Jako pierwsi byli w tym kontekście konsekwentni. Co to znaczy, że jako pierwsi byli w tym terminie konsekwentni? W tym kontekście byli konsekwentni, że konsekwentnie odróżniali te dwa terminy, bo wcześniej one nie występowały w takim odróżnieniu. Słowo akcja, które tłumaczymy na język polski z greckiego jako wartość. Dlatego aksjologia to jest nauka o wartościach. Ono pierwotnie znaczyło to, co cenne. To, co ma pewną cenę, godność. I występowało w kontekstach kupieckich albo społecznych, kiedy mówiono o czyjejś pozycji społecznej albo kiedy mówiono o cenie jakiegoś towaru. Stoicy jako pierwsi użyli tego terminu, właściwie Sokrates już używał tego terminu, ale tak zamiennie ze słowem dobro, natomiast Stoicy jako pierwsi bardzo wyraźnie odróżnili słowo wartości od słowa dobra, od słowa dobro. I to rozróżnienie ma ścisły związek w stoicyzmie z podziałem na rzeczy od nas zależne i niezależne, z podziałem na to, co jest wewnętrzne i zewnętrzne. Otóż dobre może być tylko to, co jest od nas zależne, czyli ściśle rzecz biorąc to, jacy my jesteśmy, jaki mamy charakter. Dobre jest charakter, sposób działania człowieka albo zły. Natomiast rzeczy od nas niezależne, te, które oni klasyfikowali jako zewnętrzne, mogą mieć wartość. I one nie są dobre ani złe. I w ten sposób to porządkowali. Dobre to jest to, jaki ja jestem, a wartościowe albo bezwartościowe to jest to, co mogę mieć, upraszczając, to, co mi się może przydarzyć. Mhm. To, na co nie mam pełnego wpływu. Czyli innymi słowy, żeby podać jakiś przykład, podałeś wcześniej przykład zdrowia. Zdrowie nie jest czymś dobrym ani złym, bo jest niezależne od nas. Zdrowie jest tylko i wyłącznie rzeczą, która jest godna wyboru bądź odrzucenia, w zależności od kontekstu. I na określenie tak rozumianego zdrowia używali słowa wartość. Okej, rozumiem. Zdrowie, majątek, przyjaźń, powodzenie w relacjach wszelkiego rodzaju, tylko że sukces zawodowy to są wartości. Tak, ale no nie mamy wpływu. One są godne zajęcia się tymi rzeczami, więc to, gdzie mamy na to wpływ, a nie mamy na to wpływ, jest dla mnie niejasne. Tak, jak powiedziałeś na zdrowie, to już to była pierwsza. Miałem takie, przecież mamy wpływ na zdrowie. To jest bardzo ciekawe rozróżnienie w stoicyzmie. Właściwie można, dałoby się wywieźć cały stoicyzm z tego rozróżnienia. Z rozróżnienia na to, na co mamy wpływ i na to, na co nie mamy wpływu. I oni... Mamy wpływ na działanie w stronę zdrowia, ale nie mamy wpływu na to, czy to zadziała. Dokładnie. Okay. No to już chwyciłeś, o co chodzi. Oni uważali, że wszystko to, na co nie mamy 100% wpływu, że jest od nas zależne, należy uważać za niezależne. Wpływ mamy na to, jak i do czego dążymy, natomiast nie mamy wpływu na to, jaki będzie efekt tych dążeń. Mhm. Ja mogę planować cały szereg działań, który sobie wyobraziłem, że przyczyni się do mojej dobrej kondycji zdrowia, ciała i mojego zdrowia, ale ja nie wybrałem moich genów. Może być tak, że poważnie zachoruję, że coś mi się przydarzy i nie ma pełnego wpływu na rzeczywistość. Czyli dawać z siebie dużo wysiłku w stronę czegoś, to jest wartość, czy to jest dobre? A jak ci się wydaje? Wydaje mi się, że to jest dobre, ale to jest takie moja subiektywna opinia o tym. To jest w obszarze tego, co dobre i złe. Mhm. Ale w tym jest pewna zagadka, czy ukryta pułapka w tym, co powiedziałeś. Bo można sobie zrobić krzywdę. Tak. Chodzi o to też, żeby znać umiar. To jest wysiłek na rzecz czego? Nie chodzi o sam umiar, bo to też jest istotne. Chodzi o to, żeby tak jak sam ty sugerujesz w swoich wypowiedziach, mierzyć siły na zamiary, tak? Czyli mieć kontakt ze sobą na tyle, żeby ocenić, na co się mogę porwać. Czy jestem w stanie coś zrobić realnie. I umieć odpuścić. Wydaje mi się, że to jest kolejny obszar do dyskusji na temat współczesnego zastosowania stoicyzmu. Często stoicyzm jest interpretowany w kategoriach takiej tępej zadaniowości. Daj z siebie wszystko, po prostu wyciśnij ileś, ile się da, jakby trening, wszystko. Mhm. Nie okazuj słabości. Jest ta japońska tenisistka, Osaka się chyba nazywa. Nie znam. Która miała kryzys emocjonalny. Nawet kiedyś chyba nie wzięła udziału w jakiejś konferencji prasowej po jednym z meczy. Była tak wycieńczona? Była, ale chyba też nie chciała się mierzyć z niektórymi pytaniami. Przypuszczam, że o to chodziło. Nie chciała się tłumaczyć. I potem miała taką wypowiedź w mediach, że pod hasłem dość z męskim stoicyzmem w sporcie. Tak? I ona to rozumiała w takich kategoriach, jeżeli dobrze przytaczam jej słowo, nie wiem, czy tam się pojawiło słowo męskim, być może to się z czymś skleiło, ale na pewno się pojawił termin stoicyzm, gdzie ona ten termin zinterpretowała właśnie w takiej kategorii wezwania do nieodpuszczania sobie za wszelką cenę. I moim zdaniem to nie jest stoicyzm. Stoicyzm faktycznie kładzie nacisk na to, że szczęście i spełnienie jest ściśle skorelowane z wysiłkiem duchowym, z działaniem. Jest to filozofia czynu i działania, stoicyzm. Ale chodzi o jakość tego działania, a nie o samo danie z siebie wszystkiego. To hasło daj z siebie wszystko nie jest hasłem stoickim. Chodzi jest niepełne. Chodzi bardziej o to, w imię czego działamy. I tu wracamy do kwestii norm i wartości, a nie ile z siebie dajemy w tym działaniu. Bo możemy dać z siebie zawsze za dużo. Tutaj od razu bym wrócił do tego, co mówiłeś o tych wynikach i mierzeniu, i że niektórzy ludzie właśnie idą za mocno w wyniki. Ja, jak o tym mówiłeś, od razu sobie myślałem, że z drugiej strony, nie mierząc rzeczy i nie bazując na liczbach, można właśnie albo zrobić czegoś za dużo, albo za mało. I że mierzenie wyników jest istotne pod względem tego, żeby wiedzieć, ile czegoś robić. Więc w gruncie rzeczy powinno się bardzo dbać o liczby i wyniki tego, jaki coś przynosi efekt, po to, żeby potrafić oszacować, czy na przykład robię progres w jakimś kierunku. Na przykład robię mieć zegarek i sprawdzać, czy przebiegłem więcej, czy mniej, czy zmęczyłem się bardziej, czy mniej. No tak, ja też to robię, przyznam się otwarcie. Mam teraz przy sobie, rozmawiając z tobą, zegarek Garmina. Tutaj go pokazuję do kamery, nie wstydzę się tego. Ten zegarek zakupiłem parę lat temu z bardzo prostego powodu. Ja biegałem i różne sporty uprawiałem, bo zależy mi na dobrej kondycji mojego ciała. I w jednym z badań okazało się, że mam wadę serca. I lekarz mi zalecił, żebym nie osiągał wyższych stanów tętna niż 150, mniej więcej tak. Żebym starał się nie przebywać powyżej 150 za długo. I to był powód główny, dla którego zakupiłem ten zegarek. To jest odpowiedź na twoje pytanie o liczby w naszym życiu. Uważam, że one są strasznie ważne. Tylko trzeba je rozumieć, co one znaczą. Bo można w sposób absurdalny przesuwać poprzeczkę ponad granice swoich możliwości. Albo za wcześnie się poddać, jak z tymi spotkaniami. Albo za wcześnie się poddać. I trzeba rozumieć te liczby i czemu służą. Ja sobie wyobrażam też, że w pewnych obszarach można się w ogóle nie poddawać i nie wiem, załóżmy, że po roku takich spotkań, jakie robiłem, dalej przychodzą 3 osoby. Jeżeli to są wartościowe spotkania i dobrze nam się rozmawia, to dlaczego ja mam tego nie kontynuować właściwie? Nie trzeba też się dać urzec. Nie ma przyrostu, no trudno, ja dalej robię swoje. Wyobrażam sobie, że mógłbym mieć dalej poczucie sensu, że to robię, że to jakoś mi przynosi satysfakcję, bo nawet jeżeli to są rozmowy z nielicznymi osobami, to każda taka rozmowa, ja to pamiętam z mojego doświadczenia bardzo dobrze, potrafi przynieść mnie samemu bardzo dużo. Bo ja, wydaje mi się, że coś dobrze rozumiem, ale ktoś mnie o coś pyta i nagle mam poczucie, że on używa słów w takim rozumieniu, na określenie pewnego doświadczenia, które jest jakoś niezrozumiałe, które są jakoś niezrozumiałe w tym użyciu dla mnie i zaczynam dociekać, jak on rozumie tych terminów. I się okazuje, że ja mógłbym też tych terminów trochę inaczej używać faktycznie i to sprawia, że zupełnie inaczej zaczynam rozumieć niektóre aspekty mojego własnego doświadczenia, bo zmieniam znaczenie terminów, których używam dzięki rozmowie z drugim człowiekiem. I to jest niezwykle cenne, tego rodzaju wymiana. Kiedy odważysz się o swoich przemyśleniach, refleksjach, problemach, wartościach, praktyce, progresie, mówić, rozmawiać otwarcie z innymi ludźmi, porównywać doświadczenia i coś z tego nagle dla siebie wyciągać zupełnie nowego. I tutaj liczba nie ma takiego dużego znaczenia, bo to, co się liczy, przyrost jest w innym obszarze. Trzeba też widzieć właśnie, gdzie ten przyrost może się pojawić, bo on się może pojawić w zupełnie innym obszarze, który jest trudny do wyliczenia. Mhm. Jest trudne do wyliczenia i najprawdopodobniej ludzie, którzy patrzą z boku, kompletnie tego nie zrozumieją, bo tego nie będzie się dało zrozumieć patrząc z boku, będąc osobą nieuczestniczącą w tych spotkaniach. Po prostu ktoś będzie patrzył i by mówił, to są jakieś spotkania, od roku się dzieją i przychodzą tylko dwie osoby, o co chodzi? A okazuje się, że dla was to ma ogromną wartość. Mogłoby tak być. Oczywiście w moim przypadku okazało się, że więcej osób zaczęło przychodzić. Ale wyobrażam sobie, że mógłbym mieć poczucie sensu robienia tego, gdyby to dalej było tak mało popularne. Ja uwielbiam słuchać o takich rzeczach. Jedną historię, którą znam, która się dość szybko odwróciła, to Wiz Khalifa, taki raper ze Stanów, który opowiada o tym, jak zaczynał i rapował w szkole i na jeden do niego koncert przyszła tylko jego mama. Dla mnie to jest zawsze takie, jednocześnie jest to osoba, która teraz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych figur w rapie w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony słyszę się historię, że rapował tylko dla swojej mamy albo dla dwóch kumpli i to jest, dla mnie to jest niesamowite i znam drugą osobę, Cameron Heinz, to jest najlepszy gościu od polowania z łukiem, który mówił, że 20 lat nad tym pracuje i przez ogrom tego czasu to było w ogóle niepopularne. Jakby nikogo to kompletnie nie obchodziło, że on chodzi z tym łukiem i jest bardzo, bardzo dobry, ale po 20 latach teraz jest naprawdę fajne miejsce właśnie dzięki temu, że przez tyle lat nad tym pracował. Więc dla mnie historie, kiedy ktoś kontynuuje coś, pomimo tego, że nie ma wśród ludzi jakiegoś genialnego feedbacku na początku, dla mnie to jest zawsze bardzo inspirujące. Tak, i jedno zastrzeżenie do tego, co powiedziałeś, bo też ostatnio się dużo nad tym zastanawiałem, właśnie nad tymi historiami sukcesu. One są obecne w świecie, który nas otacza, te historie w mediach, w internecie, w książkach. I często są to właśnie takie historie samotnego pasjonata, który robi swoje. Siedzi sam w studio. Tak, i my widzimy potem film na przykład o takiej osobie i widzimy jego samotnego, trochę takiego nawet mierzącego się z ostracyzmem, jakimś izolacją i w pewnym momencie okazuje się historia mniej lub bardziej spektakularnego sukcesu. Uważam, że te historie są piękne, ale też niebezpieczne. Jest ich bardzo mało w porównaniu do tego, ile jest tych historii. Dokładnie. My chcemy słuchać tylko takich historii. Natomiast historii tych wszystkich ludzi, którzy robili swoje i nie wypłynęli, których nigdy nie słyszeliśmy, jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. I ta dysproporcja jest w dużym stopniu odpowiedzialna za poziom frustracji społecznej, bo bardzo wielu ludzi wierzy, że jak będą robili swoje, to na pewno osiągną sukces. I robią to dla tego sukcesu, a nie dlatego, żeby robić swoje. I to jest coś, o czym bardzo często, na bardzo głębokim poziomie, bardzo wielu z nas zapomina. Że kluczem i istotą tego jest pogodzenie się z tym, że robisz to dla siebie, bo to jest ważne. Nie dlatego, żeby osiągnąć sukces. A takie historie opowiadane właśnie w różnych miejscach, historie sukcesu, sprawiają, że bardzo wielu ludzi robi to nie dla siebie, tylko dla tego sukcesu i przeżywają frustrację. Zgadzam się z tobą przy założeniu, że patrzymy na to, że coś ci się udało tylko w kontekście tego, czy sprawia tobie to Friday, czy dla ciebie to jest wartościowe, ale z takich rzeczy może być dużo więcej wartości niż sama Friday i wartość taka intelektualna, albo to, że sprawia to przyjemność, albo to, że człowiek się lepiej czuje. Całkowicie się zgadzam. I sukces w tym pomaga, więc to jest jeden z mierników tego, czy udało ci się w tych innych aspektach, oprócz tego, że sprawia ci to przyjemność. Sukces pomaga, ale nie możemy pozwolić sobie na myślenie o tym, że to się musi stać. i że to jest jakiś rodzaj transakcji, że ja tutaj inwestuję dużo czasu i poświęcenia i w zamian za to mnie się coś należy. A wydaje mi się, że w taki transakcyjny sposób trochę o naszym doświadczeniu, o świecie myślimy. Że trochę jesteśmy epatowani przez kulturę współczesną takim myśleniem. Pewnego myślenia w kategoriach transakcyjnych. I myśleniem, że to jest coś za coś. I myśleniem w kategorii, że jak mi się coś nie udało, to znaczy, że mi się nie udało. Nie myśleniem w kategorii, skoro mi się nie udało, to mi się nie udało, ale nabrałem doświadczenia i być może kolejnym razem mi się uda. Więcej, to, że mnie się nie udało, to nie znaczy, że komuś, kogo zainspirowałem, się nie uda. Mhm. Bo to i my żyjemy... Stoicy mieli taki obraz świata... Dzisiaj chyba wraca myślenie o świecie w takich kategoriach coraz bardziej, ale przez wiele dziesięcioleci był to niepopularny obraz świata. Chodzi o świat jako jeden duży organizm połączonych ze sobą elementów, które są ze sobą w stałej interakcji. I stoicy uważali, że każde działanie w świecie wpływa na kształt świata. Nawet jeżeli my tego tutaj w tej chwili nie widzimy. Załóżmy, że prowadzimy takie rozmowy jak ta, ja z tobą i na skutek jakiś, czego tobie nie życzę oczywiście, ani sobie, ale mogłoby się wydarzyć, niepomyślnych zbiegów zdarzeń, nasze działania i podcasty straciłyby całkowicie zainteresowanie i stałyby się skrajnie niszowe. Mhm. Ale przecież wystarczy, że parę osób przypadkowych nawet posłucha tego. Coś tam dla siebie cennego znajdzie i to wpłynie na ich życie i może pośrednio wpłynąć na cały świat. Bardzo prosty sposób, którego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, mówiąc to, co mówimy. I być może nigdy się nie dowiemy, że to jest za pomocą, w jakimś stopniu za pomocą tego, co zrobiliśmy. Tak. I z tym się też wiąże poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i co mówimy. Na to zwrócił uwagę francuski filozof Jean-Paul Sartre, który powiedział, że każdym swoim gestem, każdym swoim czynem, każdym swoim działaniem, wypowiedzianym słowem wpływamy na cały świat, nie wiedząc nawet o tym. I w tym sensie ciąży na nas zawsze i w każdej chwili bardzo duża odpowiedzialność. Ale to jest wspaniałe. Tak. Bo jeśli człowiek daje z siebie dużo i stara się być dobrym człowiekiem, to jednocześnie może mieć też dodatkowe poczucie, że pomimo tego, że nie mam świadomości, to być może właśnie to też wpływa dobrze na innych ludzi. I jedną rzecz chciałem przy okazji powiedzieć tego wątku, bo my prawdopodobnie za chwilę poruszymy inne wątki i odejdziemy od tego. Mam pewne przemyślenie ostatnio. Ja chcę jeszcze coś wrzucić na szybko. Ty jesteś lepszy w podążaniu wątkami i jakbyś widział, że ja za bardzo gdzieś odbiegam, a jeszcze czegoś nie skończyliśmy, to mi powiedz, bo ty masz dużo lepszą umiejętność robienia tego. Dziękuję. Mam nadzieję, że podołam temu. Więc jedną rzecz chciałem tutaj wtrącić. Mówiliśmy o tym, że współczesny człowiek jest trochę takim zakładnikiem myślenia w kategoriach sukcesu, który jakoś mu się należy, jeżeli włoży wystarczająco dużo energii i siły w swoje przedsięwzięcie. Mhm. I z tym się wiąże pewien temat, który też omawialiśmy chyba ostatnio, nie jestem pewien, już nie pamiętam. Mhm. Chodzi o kompetencje w odraczaniu gratyfikacji. To jest temat, który pewnie zawsze się będzie przewijał, jak będziemy rozmawiali o stoicyzmie. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Ja pamiętam, że w czasach mojej młodości bardzo był popularny film pod tytułem Rocky. To jest taki kultowy film, wszyscy kojarzą, o co w nim chodzi. I niedawno miałem taką refleksję, w ramach której porównałem konstrukcję fabuły tamtego filmu z fabułą współczesnych filmów. Creed jest nowy film, który jest na bazie Rockiego, jak ktoś. To muszę obejrzeć. Nie widziałem, trochę nie jestem już tak na bieżąco, ale mam na myśli tą serię filmów o superbohaterach. Okay. I zauważyłem pewną prawidłowość i to jest trochę cecha naszej kultury. W filmie pod tytułem Rocky, tym pierwszym, właściwie połowa filmu to jest relacja z jego zmagań, z jego pracy wytężonej nad formą. I nagroda w postaci tej walki, która okazała się sukcesem, nagroda w postaci sukcesu przychodzi na koniec filmu. Cały film to jest opis jego zmagań. I to jest trochę... Ta fabuła oddaje trochę naturę kondycji ludzkiej i życia. Wkładasz wysiłek w coś i nagroda to jest konsekwencja długiego i wytężonego wysiłku. Ona nie przychodzi natychmiast. Natomiast filmy o superbohaterach, zdecydowana większość tych filmów opiera się na narracji, w której nagle ktoś zostaje obdarzony supermocami za darmo. Bo go ugryzł, nie wiem, jadowity pająk albo spadł meteor i on go dotknął i on uzyskał jakieś nadzwyczajne moce, albo jakiś naukowiec robił eksperyment i jego nadzwyczajne moce są skutkiem ubocznym tego eksperymentu. Rzeczywiście, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I te filmy są niesłychanie popularne, dlatego że trochę zaspokajają naszą fantazję na temat sukcesu bez wysiłku. Po prostu tu i teraz nagle dostajesz nadzwyczajne moce, na które Rocky musi opracować całe życie. I mówimy wciąż o nadzwyczajnych mocach, nie mówimy o mocach, które są realne dla człowieka, czyli te, które miał Rocky. Tak, tam jest, wzrasta dysproporcja między ilością wysiłku a skalą sukcesu. I to w jakiś sposób wpisuje się w kondycję współczesnego człowieka, który cały czas jest bodźcowany i ma coraz większy problem z odraczaniem gratyfikacji, z planowaniem, z długofalowym planowaniem działań, gdzie realna nagroda za włożony wysiłek przychodzi z bardzo dużym opóźnieniem. Opóźnieniem 10-lecia na przykład, albo 20-lecia. Nikt nie jest w stanie myśleć dzisiaj tak o swoim życiu. My chcemy już tu i teraz dostać nagrodę. I ja tak myślałem o człowieku i miałem tą refleksję na temat Rockiego i tej współczesnej konstrukcji filmu, ale ostatnio doszedłem do wniosku, że jestem w błędzie. I zaraz powiem, dlaczego doszedłem do tego wniosku, ale widzę, że ty też chcesz coś dodać, więc dodaj. Bo ja byłem efektem tej kultury. Nie wiem, czy to był efekt tej kultury, ale ja przez bardzo długi czas myślałem, że jak zakładam biznes i przez rok mi nie wyjdzie super zarobki, to ten biznes nie ma sensu. I ty jesteś też do niczego w dodatku. I w ogóle odpuszczałem. I założyłem nawet jeden fajny sklep internetowy, który miał naprawdę fajne szanse i go odpuściłem, bo nie sprzedałem niczego. Nie sprzedałem takiej ilości, jak myślałem sobie, że chcę sprzedać w pierwszym miesiącu i to olałem. To był naprawdę dobry pomysł, który wiem, żeby się udał teraz z perspektywy czasu. I dla mnie po prostu absolutnie niesamowitym odkryciem było znalezienie właśnie tych ludzi, o których ci opowiadam, że oni wyznają ciężką pracę. I że to jest, że ciężka praca jest dobra sama w sobie. I jak ja dołożyłem tylko ten mały element do wszystkiego, co robiłem, tylko ten mały element, że mogę coś robić 3 lata i może mi nic nie wyjść. I po tych 3 latach, jak mi zacznie coś wychodzić, to dalej jest spoko. U mnie się wszystko zmieniło od tamtej pory. Ten mały element był tak istotny i jest szansa, że miałem to z filmów. Jest szansa, bo ja bardzo lubię filmy. Więc jest szansa, że to oglądałem. No oglądałem się, że ci wszyscy ludzie mają wszystko od razu. No więc ja też muszę mieć teraz wszystko od razu, bo inaczej nie jestem taki dobry jak ci ludzie w filmach. Tak mi się wydaje. Tak, możliwe. Wydaje mi się, że te filmy właśnie pełnią podwójną rolę. Z jednej strony utrwalają pewien schemat, a z drugiej strony przynoszą pewnego rodzaju ulgę osobom sfrustrowanym, które właśnie nie uzyskują natychmiastowej gratyfikacji. Ale zapowiedziałem wcześniej, że doszedłem do wniosku, że to jest błąd. Że w samej konstrukcji mojego myślenia o kondycji człowieka jest błąd. Bo robiłem pewną taką, ktoś mógłby mnie zdiagnozować, dziaderską refleksję na temat współczesnego człowieka. Że mógł tylko czekać, aż bym to powiedział do niej, dalszą część narracji, a kiedyś to ludzie byli tacy wytrwali, a teraz ci młodzi. To jest taka dziaderska refleksja. Żeby tego uniknąć, jakby zrobiłem krok wstecz i pomyślałem, ale zaraz, czy kiedyś ludzie byli naprawdę inni? No bo przecież w tej potrzebie gratyfikacji jest uniwersalna ludzka potrzeba, żeby nam było dobrze, żeby nam było przyjemnie, żebyśmy byli szczęśliwi. I doszedłem do wniosku, że akurat tutaj się tak dużo nie zmieniło. Zmieniło się co innego. Zmieniło się to, że my sprawiliśmy, że miernikiem naszego spełnienia są zewnętrzne kryteria, a nie wewnętrzne. I ty to powiedziałeś przed chwilą w swojej opowieści o tym, co to się w tobie zmieniło. zrozumiałeś, że ciężka praca może być przyjemna. Tak, ja zacząłem czerpać satysfakcję tylko z tego i tylko i wyłącznie z tego, że ciężko pracuję. Czyli problem nie polega na tym, że nie umiemy odraczać gratyfikacji, bo my nie umiemy i nigdy nie umieliśmy odraczać gratyfikacji. Chodzi o to, z czego ją czerpiemy. Mhm. Chodzi o to, żeby nie czerpać ją z sukcesu, który przyjdzie kiedyś albo nie przyjdzie, tylko żeby czerpać ją z tego, co tu i teraz i jak robimy. Dzisiaj robimy. I że nam jest dobrze z tym, co i jak robimy. Z tym, co wybraliśmy, że robimy coś, co jest dla nas ważne, żeby z tego umieć czerpać gratyfikację tu i teraz. Że robimy coś, co jest dla nas ważne, że się z tym identyfikujemy i że dobrze nam jest z nami, takimi, którzy to robią. Że nie potrzebujemy od świata potwierdzenia, bo stajemy się zakładnikami, niewolnikami świata otaczającego nas, że potrzebujemy od nich. To jest niewolnicze myślenie moim zdaniem, że potrzebujemy od świata potwierdzenia. Nie. Potwierdzenie jest w tym, że jesteśmy, że akceptujemy siebie, że to, co robimy jest przez nas przemyślane, że to ma sens, to jest dla nas ważne i z tego czerpiemy satysfakcję. Genialna w tym moim zdaniem jest też siłownia. I dlaczego siłownia jest w tym genialna? Dlatego, bo nie ma szansy, nawet jak bierzesz ciężkie sterydy, nie ma szansy, żebyś miał efekty za miesiąc. Nie ma szansy, żeby za pół roku już można mieć jakieś sensowne efekty ze sterydami. I ja chodziłem na siłownię i pamiętam, że czerpałem satysfakcję z samego tego, że zrobiłem ciężki trening. Bo wiedziałem, że nic nie mogę dzisiaj więcej zrobić w tym kontekście. Żeby mieć fajne efekty, dzisiaj muszę zrobić ciężki trening, trzymam dietę i nic więcej nie mogę zrobić. Nie przyspieszę tego, choćbym po prostu przerzucał góry i tak to będzie działo się dokładnie tak samo wolno. I to też mi bardzo pomogło. Właśnie w kontekście tego, żeby skupić się, dać z siebie dzisiaj tyle, ile mogę i być z tego zadowolony. Sport dostarcza wielu dobrych alegorii tutaj, także dla praktyki stoickiej, bo uważam, że w praktyce stoickiej sukces w konkretnych działaniach jest trochę konsekwencją takiego uporu w powtarzaniu nawykowo i żmudnie pewnych czynności, aż w pewnym momencie nagle okazuje się, że coś fajnie działa i że ty się dobrze czujesz, mimo że kiedy pierwszy raz to robiłeś, w ogóle ci się wydawało to bez sensu. I to jest słowo kondycja. Nie wiem, czy wiesz, na dobrostan w rozumieniu etyki, na dobro w rozumieniu etycznym. Jeden z pierwszych filozofów, który się tym zajmował, Arystoteles, używał słowa, które jest tłumaczone na język polski jako kondycja, że to jest pewnego rodzaju trwała dyspozycja. Cielesna. To jest wyćwiczenie. To jest efekt pewnego wyćwiczenia. I stoicy też bardzo często używali takich metafor sportowo-militarnych, że to jest i z jednej strony wyćwiczenie, tak jak sportowiec wyćwiczył coś, a z drugiej strony jest to pewna odpowiedzialność żołnierza, który stoi na posterunku i robi dalej swoje. I gotowość na to, że jeśli rzeczy się nagle zepsują, to będziesz w stanie się bronić, bo to też jest ważne. Bo jeśli nie jest człowiek wytrenowany i nagle stanie się coś, na przykład przewróci się na kogoś lodówka, to tą lodówkę trzeba podnieść. Jeśli ktoś jest niewytrenowany, to po prostu tej lodówki nie podniesie. Ale jeszcze jedną dodam, jakby możliwość tkwiącą w tej metaforze. Jest tym też gotowość na poniesienie porażki. Wszelkiego rodzaju porażki. Porażki w obszarze tego, co zewnętrzne. Tak długo, jak ty robiłeś swoje, z punktu widzenia stoickiego, nic, co ci się przydarza, nie jest tak naprawdę porażką. Bo ty wytrwałeś na posterunku. Jest ten taki amerykański żołnierz, który został stoikiem po różnych tragicznych doświadczeniach podczas m.in. wojny w Wietnamie. I on napisał jedną piękną rzecz. Tam jest kilka kontrowersyjnych rzeczy, które napisał, bo właśnie on tak za bardzo moim zdaniem militaryzuje stoicyzm. A to jest James Stockdale. Ale on napisał jedną bardzo piękną rzecz, że wojnę przegrywa ten, komu wojny przegrywa się w głowie. To rozmawialiśmy o tym ostatnio, że break their will. Tak, kogo wola została złamana. Ale właśnie to zależy od nas. To jest ta rzecz, która jest w nas. No teoretycznie może się nigdy nie złamać. Jeżeli my na to nie pozwolimy, ona nigdy nie będzie złamana. I jest to kluczowe odkrycie stoicyzmu. Dlatego oni tak uparcie lokowali dobro wewnątrz człowieka, bo to jest coś, co możemy użyć wyłącznie z własnej inicjatywy, świat nam w tym nie pomoże i świat nam w tym może nigdy nie jest w stanie przeszkodzić. I tak odróżniali też właśnie wartości od dóbr, że dobro to jest coś, czego użycie zależy wyłącznie od nas, natomiast wartość wymaga pewnego rodzaju współpracy rzeczywistości zewnętrznej. Rzeczywistości zewnętrznej, czyli nawet nie ludzi, chociaż ludzi i też ludzi, ale... No, to może jedną rzecz dodam, gdzie jest ta granica. Ta granica, bo to jest, mówimy, wywiąże się teraz z obietnicy, którą ci złożyłem. Mówimy o wartościach. Ja wiem. Cały czas. I ja się nad tym zastanawiałem. Niedawno sobie to uporządkowałem w głowie i napisałem tekst na ten temat. Samolot. Leci samolot. No, samoloty latają. Nie mamy na to wpływu. Nie mamy na to wpływu. Uporządkowałem sobie to w głowie i spisałem tekst, gdzie jednym z kluczowych elementów jest właśnie zdefiniowanie dobra i wartości na bazie tego odróżnienia, gdzie jest ta granica. I to brzmi prosto, ale to jest tak naprawdę bardzo skomplikowane, jeżeli powiemy wewnętrzne, zewnętrzne. Bo kiedy mówię o swoim życiu, to co w moim życiu jest wewnętrzne, co jest moje, co jest nie moje. To jest jedna z najciekawszych granic w naszym życiu. Granica między tym, co moje, a co nie moje. Stoicy uważali, że moje jest tylko to, na co mam pełen wpływ. A wszystko inne, na co nie mam pełnego wpływu, nie jest moje. Czyli nawet zdrowie nie jest moje. Zdrowie nie jest twoje. Wątroba nie jest twoja. Ale pamięć nie jest twoja. No bo to nie jest... Nie masz pełnego wpływu na to, jak pamiętasz. Wpływ masz tylko na to, czy ćwiczysz pamięć. Natomiast jakie masz predyspozycje do tego, żeby zapamiętywać, na to nie masz wpływu. Czy masz zdolności muzyczne, czy nie masz zdolności muzyczne, czy w jakimkolwiek innym obszarze masz jakieś zdolności, na to nie masz wpływu. Jest tylko jedna, jedyna rzecz, która jest w pełni twoja, zdaniem stoików. To można różnie nazywać. Ja z uparciem od wielu lat nazywam to jednym terminem, refleksyjność. Zdolność poddawania swojego doświadczenia refleksji, wyciągania z tego wniosków. Tylko że refleksyjność nie ma w sobie akcji, a uwaga, czyli zarządzanie swoją uwagą, ma w sobie, tylko wtedy można być nierefleksyjny. Ludzie też używają słowa uwaga, że mam kontrolę nad tym, na co zwracam uwagę. Często to słyszę. Ja słyszę, że ostatnio to udostępniałem i swoją drogą sporo osób też to udostępniło, byłem zaskoczony, że jedyne rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, to uwaga i wysiłek. Ciekawe. Ja na to się nie natknąłem, ale tak jak powiedziałem, nie jestem zawsze na bieżąco. Teraz przez wakacje w ogóle byłem w niczym nie na bieżąco, bo jak ci się zwierzyłem przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, udałem się na bardzo długą wyprawę rowerową. Przyjechałem pół Europy. Teraz na gorąco o tym myślę, żeby ci powiedzieć, czy pojęcie uwagi byłoby lepsze niż pojęcie refleksyjność, to musiałbym się dłużej nad tym zastanawiać. To jest zbyt skomplikowane. Co jest dowodem na to, że jestem raczej refleksyjny, bo nie chcę pochopnie udzielić odpowiedzi. Natomiast... Ale brakuje ci w refleksyjności akcji? Nie, ci powiem dlaczego. Tak jak ci powiedziałem wcześniej, filozofia stoicka jest filozofią działania, ale też filozofią, która próbuje dobrze zrozumieć, co to jest działanie. I ja dużo miejsca poświęciłem refleksji na temat tego, co to właściwie jest działanie. Jaką sytuację nazywamy działaniem? Co to znaczy, że ja działam? A co to znaczy, że po prostu coś się dzieje? Bo jak wieje wiatr, to ja nie działam. To ja, na przykład jak coś wieje i mnie wywróci, to nie ja działam, ja zostałem wywrócony. Działanie jest wtedy, kiedy jest jakaś twoja wola w to włączona, twoja interwencja i jakaś twoja własna pobudka jest częścią procesu dziania się. Kiedy ta pobudka, intencja jest twoja? To jest kluczowe pytanie w odpowiedzi na pytanie, kluczowy element w odpowiedzi na pytanie o naturę działania. I Dlatego ja używam słowa refleksyjność i dlatego ono jest dla mnie takie ważne, bo uważam, że częścią refleksyjności, uważam, że w skład refleksyjności wchodzi kilka elementów. Po pierwsze, w obszar refleksyjności wchodzi posiadanie pewnej mapy siebie. Znaczy my mamy obraz tego, kim jesteśmy i co możemy wykorzystać w sobie do robienia rzeczy. Jakie mamy kompetencje. Tak? Ja muszę wiedzieć, że mogę ruszyć ręką w jakiś sposób. To jest część mojej mapy, samowiedza. Samoświadomość. Mhm. Jakimi językami operuję, co mogę zrozumieć. Żeby podjąć działanie, ja muszę wiedzieć, co mogę w ogóle. To jest ta moja mapa. Zrozumienie kompetencji i predyspozycji. Tak, także w swoich słabych i mocnych stron. To jest pierwszy element refleksyjności. Żeby poddać cokolwiek refleksji, ja muszę wiedzieć, co ja mogę. Mhm. Zrobić z tym, co się dzieje. Drugi element refleksyjności to jest umiejętność stanięcia z boku tego, co się dzieje. Niezareagowania automatycznie. Bo my mamy cały szereg, częścią tej naszej mapy to jest cały szereg automatyzmów, które mamy. I ja wiem o tym, że ja je mam. Na przykład wyskoczy na mnie czekający pies, ja się wystraszę. Automatyzm. Tak, to jest automatyzm. Ale my możemy pracować z tymi automatyzmami. Możemy je modyfikować. Częścią tej mapy jest świadomość tych sumy naszych automatyzmów, a refleksyjność jest zdolność stanięcia z boku, kiedy jakiś automatyzm chce się włączyć, ja mogę go nie włączyć. Czyli ja mogę nie włączyć przestrachu. Czyli pierwszy odruch do przestrachu jest, ale ja mogę go nie włączyć tego, co by dalej potem poszło. To jest konsekwencja umiejętności stanięcia z boku. Czyli drugi element, to są elementy statyczne do tej pory. Ale tam jest trzeci element, który nie jest statyczny w ogóle w refleksyjności, który sprawia, on pozornie jest statyczny, ale jest odpowiedzialny za naszą kompetencję do określonego sposobu działania. To jest nasza hierarchia wartości. Człowiek działa w jakiś sposób, dlatego że uważa, że powinien w jakiś sposób postąpić, bo taki, a nie inny sposób postąpienia jest lepszy niż inny. Mhm. Działamy, bo oceniamy. I teraz jesteśmy automatyczni, bezrefleksyjni wtedy, kiedy nie mamy poddanego refleksji obszaru wartości. Dlaczego tak jest lepiej postąpić niż inaczej? I dla mnie istotą, jednym z kluczowych elementów refleksji, wymieniłem dwa, to jest trzeci, jest sfera wartości, gdzie ja mam przemyślane, co jest dla mnie ważne i dlaczego, i co to znaczy w określonych sytuacjach wyboru. To znaczy, że w takiej a takiej sytuacji ja postąpię tak a tak. Pomogę albo nie pomogę. Odwrócę się plecami albo się nie odwrócę się plecami. Ucieknę albo nie ucieknę. To jest wszystko konsekwencja naszych decyzji na temat tego, co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, co jest lepsze, a co nie jest lepsze. Teoria wartości to jest teoria działania zawsze. Jak ktoś mówi, że coś jest dla niego ważne i z tym się nie wiąże zachowanie określone w określonych sytuacjach, to znaczy, że on tak tylko mówi, że to nie jest wartość dla niego, to są tylko deklaracje. W tym sensie refleksyjność prowadzi do określonego sposobu działania, bo jak masz przemyślaną hierarchię wartości i przemyślaną w kategoriach pragmatycznych, w kategoriach decyzji i wyborów, to ma przełożenie na to, jak się zachowujesz. Z tej perspektywy tak. Jeśli wytłumaczyłeś ten trzeci punkt, to jak najbardziej rozumiem, dlaczego tam jest zawarta akcja. Wcześniej to po prostu tego nie połączyłem w całość. Bo stoicy uważali, to jeszcze wracając do tej teorii działania, to jest kolejne przełomowe odkrycie stoików, że my nie reagujemy na to, co się dzieje. Jakby możesz być uważny i co z tego, skoro nie reagujesz na to, co zauważasz, tylko reagujesz na to, jak oceniasz to, co zauważasz. I to jest po stronie wewnętrznej, a nie po stronie zewnętrznej. Nigdy nasze zachowanie nie jest konsekwencją tego, co się dzieje, tylko tego, jak oceniamy to, co się dzieje. A na to, jak oceniamy, co się dzieje, mamy wpływ refleksyjny właśnie. Jeżeli zmienimy sposób, w jaki oceniamy jakąś sytuację, to zmieni się nasze zachowanie w tej sytuacji. Zrobiłem specjalnie pauzę, bo mi ostatnio Karolina Głowacka, pozdrawiam, powiedziała, żeby robić pauzę po tym, jak ktoś powiedział coś mocnego, co powinno zostać. Wróćmy w takim razie do wartości i tego, jak uwartościować wartości, bo to jest dla mnie skomplikowane. Bo wracając do tych influencerów i tego, że jest jakaś część osób, która mówi, że ci influencerzy są źli, że oni nie mają żadnych wartości i że te ich wartości, co oni reprezentują, są złe, ewentualnie mogą powiedzieć. Czy są w takim razie wartości lepsze i gorsze? Właśnie. To jeszcze jedną rzecz powiem z obszaru aksjologii formalnej, że tak powiem, że użyję takiego sformułowania, czyli takiego metanamysłu nad naturą wartości. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć o nikim, że nie ma wartości. Też stoję po tej stronie, dlatego jak widziałem te odpowiedzi, to było dla mnie od razu takie dotkliwe. Każdy ma jakieś wartości. Kiedy mówimy o kimś, że nie ma wartości, to znaczy, że chcemy powiedzieć, że nie podzielamy tych wartości. Albo, że ich nie rozumiemy. Albo, że ich nie rozumiemy. Uważam, że człowiek jest istotą oceniającą, zawsze kierującą się jakimiś wartościami, w tym sensie, że zawsze ocenia, że coś jest dla niego ważniejsze. To mogą być wartości po prostu dla innych stojące bardzo nisko w hierarchii wartości. Jeżeli ktoś kieruje się w życiu tylko przyjemnością, a ja oceniam, że są ważniejsze rzeczy niż przyjemność, że w sytuacjach wyboru trzeba tak czasami zrezygnować z przyjemności na rzecz poświęcenia się w imię dobra innych ludzi, to mogę skrótowo powiedzieć, że taka osoba nie ma wartości, a to tak naprawdę znaczy, że u niej priorytetowe są wartości, które uważam, że powinny być bardzo nisko w hierarchii. A przez priorytetowe mam na myśli to, że w sytuacji konfliktu wartości ta osoba ma tendencję do wybrania tej wartości, która nie powinna być wtedy wybrana. Bo nie chodzi o same wartości, czy je mamy, czy je nie mamy. Chodzi o to, które wartości wybieramy w sytuacji konfliktu, a zawsze się znajdujemy w sytuacji konfliktu. To jest fajnie czasami w filmach pokazane. Jak się dzieje jakaś bardzo poważna akcja, coś wybuchnie, coś się wali i jest czasami pokazany jakiś biznesmen, który patrzy na swoją teczkę z pieniędzmi i zastanawia się, czy po nią biec i ryzykować swoje życie albo ryzykować życie innych ludzi. Często jest to i to zawsze trwa tylko sekundę, bo to tylko w sekundę można pokazać to, jak ten człowiek jest się na tym zastanawia. Jest taki głośny, bardzo dobry film szwedzki, zdaje się, pod tytułem chyba Turysta. Turysta to jest z Angeliną Jolie. To nie. To może ten sam tytuł jest, nie pamiętam. W każdym razie film opowiada historię człowieka, potem był remake tego filmu amerykański, który siedzi sobie na tarasie z rodziną w kurorcie górskim i idzie na nich lawina. I kiedy on się orientuje, że ta lawina prawdopodobnie ich zasypie, on ucieka i zostawia rodzinę. I potem mają kryzys bardzo duży, że ta lawina się zatrzymała tuż przed tarasem. I nikomu się nic nie stało. Ale on podjął decyzję. Ale on podjął automatyczną decyzję. I potem jakoś to załagodzili tą sytuację, ale ona pracowała w ich relacji i ten film jest o tym, jak ona pracowała. Tak, no w każdej chwili podejmujemy wybory, dokonujemy różnych decyzji. Wybieramy między takim zachowaniem, a nie innym. I o tym, jakie wybieramy, decydują wartości. I te wartości mogą być nieuświadomione albo uświadomione. Mogą być przejęte z różnych źródeł. Są trzy podstawowe źródła, z których przejmujemy te decyzje o tym, jak postąpić. Pierwsza to są to jest ewolucja. My jesteśmy przez ewolucję wykształceni w określony sposób, żeby działać w taki sposób, który u naszych praprzodków był optymalizował przetrwanie. Tylko, że my dzisiaj żyjemy, ta wartość w postaci optymalizowania przetrwania nie ma żadnego sensu, bo żyjemy dzisiaj w tak odmiennych warunkach od naszych praprzodków, że to w ogóle nie ma zastosowania, więc to nie jest wartością. To jest atawizm. Dlatego istnieje bardzo dużo przesłanek na rzecz tego, że nie powinniśmy ulegać odruchom wszelkim. I tutaj się dobrze lokuje w tym obszarze filozofia stoicka, która uważa, że wszystkie emocje to są odruchy po prostu. Które można zawsze zmienić. Które zawsze można zmienić i zazwyczaj trzeba pierwsza rzecz, jaką zrobić wobec odruchu, to mieć odruch, nie pójście z odruchem. I jest ważne, żeby powiedzieć, że jedne jest zmienić łatwiej, a drugie ciężej. Tak. Czym nawyk jest wytworzony bardziej w stronę ochrony twojego życia i zdrowia, tym ciężej będzie go zmienić. To mi mówiła Alicja Puścian, tak by the way. Podcast. Możliwe, że tak jest. To też musiałbym sprawdzić. Ona jest neurobiolożką. Rozmawialiśmy o... Bardzo możliwe, że tak jest. Że takie nawyki... Ale zobacz, Łatwiej jest odstawić kawę, niż nie zasłonić się, jak ktoś, wiesz, nożem w ciebie wjeżdża. Tak, ale to są takie skrajne przypadki, ale zazwyczaj nie mamy do czynienia z takimi sytuacjami takiego odruchu, że ktoś na ciebie z nożem wjeżdża, ale na wiele sytuacji reagujemy tak, jakby ktoś na nas z nożem wjeżdżał, bo jesteśmy zaprogramowani przez kulturę w taki sposób, że oznaczamy pewne sytuacje poprzez analogię z zagrożeniem życia. I moim zdaniem kluczowe jest to, jak budujemy naszą tożsamość, właściwie kogo my chronimy. Bo instynkt samozachowawczy to jest bardzo szeroka kategoria. Ale kiedy ja próbuję zachować siebie, to właściwie kogo próbuję zachować? Gdzie ja mam tego siebie, którego chcę zachować? Ile jestem w stanie poświęcić, żeby go zachować? Czy ja jestem na przykład relacją z drugą osobą? Czy jestem raczej moimi osiągnięciami zawodowymi? Jakby którą z tych rzeczy powinienem zachować, żeby zachować siebie? Jest bardzo wiele obszarów, z którymi się ludzie identyfikują. Niektórzy się identyfikują z tą teczką pełną pieniędzy, o której mówiłeś wcześniej, inni się z relacjami, inni z pozycją zawodową się identyfikują, ktoś inny jeszcze z pewnymi doznaniami zmysłowymi albo emocjonalnymi się identyfikuje. Bardzo wiele rzeczy można oznaczyć jako te, z którymi się identyfikujemy, które chcemy ochronić. Więc to jest bardzo, bardzo szeroka kategoria. Dla mnie trudne w tych wartościach jest to, jeśli ktoś podąża za sztuką. Ktoś jest fotografem, ktoś tworzy muzykę, ktoś maluje obrazy. To jest dla mnie zawsze trudne, dlatego, bo jest mi się ciężko odnieść do tego w kontekście, czy to jest wystarczająco ważne. I czy jeśli ktoś się spełnia całe życie, będąc na przykład malarzem, to a inna osoba popatrzy i powie, według mnie to jest bez wartości, według mnie to nie jest takie ważne, co ty robisz. Czy ta osoba ma rację, czy ta osoba nie ma racji? Pytanie, czy kategoria racji jest właściwa w tym przypadku. A czy w obszarze wartości można mieć rację? To może ja z innej strony to trochę uporządkuję. Powiem, do czego ja doszedłem, zastanawiając się nad istotą praktyki stoickiej i hierarchii wartości w stoicyzmie. Powinienem się wywiązać jakoś z wyjaśnienia, wytłumaczyć się z tego, jakie wartości przyświecają stoikowi. Stoicyzm jest bardzo trudny do tego, żeby wydedukować wprost, jakie wartości powinny człowiekowi przyświecać. Antyczni stoicy pod tym względem, przynajmniej z tych tekstów, które przetrwały, są bardzo nieprecyzyjni. Używają metafor, niedopowiedzeń i coś ukrywali. Określeń wieloznacznych. To jest w ogóle trudny obszar. I to jest tendencja, która dominowała w naszej kulturze przez wiele stuleci, do mniej więcej XIX wieku. I cały czas gdzieś pokutuje. Bardzo wielu ludzi wywodzi hierarchię wartości z kategorii natury. I stoicy też to robili. To znaczy rozumieli, definiowali człowieka w jakiś sposób, odwołując się do koncepcji natury, że natura człowieka jest jakaś i teraz im bardziej jakieś działanie sprzyja postępowaniu w zgodzie z naturą, tym jest ono lepsze. I z tego można dedukować cały szereg zachowań i niektóre z punktu widzenia współczesnej kultury wydają się absurdalne, gdzie, nie wiem, Epiktet na przykład nawołuje do tego, żeby mężczyźni nie golili się, bo naturą mężczyzny jest, że ma zarost, a walka z naturą jest czymś złym, w związku z tym jest to niewłaściwe, żeby się golić i tak dalej. Różne absurdalne rzeczy z kategorii natury można wywodzić. Ja trochę idę tym tropem, a trochę nie idę tym tropem, bo wydaje mi się, że my jesteśmy istotami, my jako ludzie, których kompetencją unikalną, naturalną jest to, że zmienia własną naturę. Bo to, o czym tutaj właściwie cały czas mówimy, o tym, że można nad swoimi odruchami i nawykami pracować, to właśnie to jest to, do czego teraz nawiązuję. My mamy kompetencję, naturalną kompetencję do tego, żeby modyfikować swoją naturę, ale paradoksalnie jest to zawsze nasza natura. To jak to możliwe, że oni jednocześnie odwoływali się do tego, jaka jest nasza natura, jednocześnie wołając, że można zmienić naszą naturę? Oni uważali, że jakaś część natury jest... Nie mieli wiedzy o ewolucji żadnej. Oni uważali, jak wszyscy wówczas filozofowie, myśliciele, badacze, że człowiek jest po prostu jakiś, ukształtowany przez świat i że jego natura jest statyczna i niezmienna. By nie mieli wglądu w to, że ludzka natura jest plastyczna. Sądzili, że zmiany, jakie są, jakie się w człowieku dzieją, zachodzą pod wpływem praktyki stoickiej, to jest odzyskiwanie prawdziwej natury, a nie po prostu zmiana tej natury, jaka jest. To jest trochę jak z większością ważnych duchowych odkryć w historii naszej kultury. Tak jak Kolumb myślał, że znalazł drogę do Indii, znalazł Amerykę, moim zdaniem tak samo jest ze stoikami. Oni sądzili, że za pomocą praktyki stoickiej człowiek odzyskuje swoją prawdziwą naturę, moim zdaniem on kreuje nową. Że za pomocą tej praktyki odkrywamy, wydobywamy na wierzch tą fundamentalną, egzystencjalną kompetencję do automodyfikacji. I moja refleksja prowadzi mnie do tego, żeby nie znajdować wartości na zewnątrz, w tym, co nam służy, bo jeżeli nasza natura jest czymś względnym i plastycznym i modyfikowalnym, to w zależności od tego, jaka w tej chwili jest ta natura, różne rzeczy będą nam służyć. Ona jest po prostu, kategoria natury jest względna. Natomiast tym, co nie jest względne, jest nasza elastyczność. To jest bezwzględne. My jesteśmy po prostu z natury elastyczni. I kompetencją kluczową do pielęgnowania tej elastyczności na tyle, w taki sposób, żeby służyła całokształtowi, jest refleksyjność. I refleksyjność jest kategorią, z której ja wywodzę wszystkie wartości. Tym lepsze coś jest w naszym zachowaniu, im bardziej służy ona refleksyjności mojej i mojego bezpośredniego otoczenia. Czyli w tym momencie ja bym z tego dedukował, że jeśli ktoś ma predyspozycje wizualne i jest malarzem i na podstawie tego, że maluje, co mu przychodzi najłatwiej, do czego nie musi się zmuszać, on jest w stanie się rozwijać jako człowiek i nabywać nowe umiejętności, nowe rozumienie świata, dlatego bo maluje coraz lepsze i lepsze obrazy, to nie można powiedzieć, że jego wartość jest niewartościowa, bo on się genialnie rozwija dzięki temu, tej sztuce, którą tworzy. Tak jak kierowca będzie się rozwijał, będąc coraz lepszym kierowcą, tak jak sportowiec będzie się rozwijał, będąc coraz lepszym sportowcem, tak malarz będzie się rozwijał, będąc coraz lepszym malarzem. Tak, I to by było w zgodzie z tym, żeby być plastycznym i żeby się coraz bardziej rozwijać. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek sobie myśli tak, powiedziałem to, co powiedziałem, a on zrozumiał to tak, jak zrozumiał. I ja jestem zaskoczony, że on to zrozumiał tak, jak zrozumiał, bo mnie się wydawało, że powiedziałem co innego, niż on to zrozumiał. I to jest cudowne. Bo może ja właśnie to powiedziałem. A może ja to tak zrozumiałem. Tak. I to jest ten moment refleksyjności, kiedy zastanawiamy się obaj teraz nad tym, co zostało powiedziane i co zostało zrozumiane i jak to lepiej wyrazić i lepiej przekazać. To co myślisz, że powiedziałeś? Ja chciałem powiedzieć, że podstawową kompetencją człowieka jest kompetencja refleksyjności. I chciałem powiedzieć, że wszelka hierarchia wartości, jeżeli w ogóle jest jakakolwiek, powinna dać się wywieść z tej podstawowej kompetencji w taki właśnie sposób, że tym wyżej coś jest w hierarchii wartości, to znaczy, że powinno być wybrane w sytuacji wyboru, tym wyżej jest to w hierarchii wartości, im lepiej służy do refleksyjności. I teraz ty w automatyczny sposób połączyłeś to z kategorią rozwoju, gdzie dla mnie rozwój nie musi prowadzić do refleksyjności. Ale refleksyjność prowadzi do rozwoju. Tak, ale nie odwrotnie. I to chciałem doprecyzować. I wyobrażam sobie, że można rozwijać się nie poddając refleksji tego, jak się rozwijamy i w taki sposób, że to nie... Czyli można stać się świetnym malarzem, ale nie mając takiego spojrzenia. Uważam, że bycie dobrym malarzem, czy bycie dobrym w jakiejkolwiek sztuce, gdzie przez sztukę rozumiem pewną umiejętność, pewną technikę, pewne rzemiosło też. Jakąkolwiek sztukę, jak sztukę, nie wiem, pisania, czytania, to jest tylko narzędzie. Zastanawiam się, czy się z tobą zgadzam. Zastanawiam się, czy na bazie bardzo ciężkiej pracy nad rozwojem swojej sztuki nie dochodzisz w pewnym momencie do jakiegoś stopnia refleksyjności. I czy jeśli, i teraz ta osoba może nie być świadoma, może nie powiedzieć, ja jestem refleksyjny, ale jeśli zapytasz tej osoby, jeśli będziesz próbował skopiować coś, co robi ta osoba i zrobisz to źle, to ta osoba powie ci, dlaczego robi to źle, bo ta osoba to wie, tylko nie ma świadomości, że to wie. Więc jest to jakaś forma refleksyjności. Na temat tej sztuki, na temat tego działania. Ale ta osoba też powinna potrafić powiedzieć, jak być zdyscyplinowanym, żeby codziennie coś robić. Musi się nad tym zastanowić i musi się do czegoś przykładać. Więc jeśli będzie druga osoba, która nie jest zdyscyplinowana, to ta osoba, która robi coś od 20 lat, powie, słuchaj, to trzeba zrobić tak. Ty nie robisz tego dobrze. Według tego, co ja nauczyłem się przez 20 lat. Więc wydaje mi się, że trochę tej refleksyjności tam wchodzi. No chyba nawet nie trochę. Czyli rozwój by prowadził do refleksyjności. Wydaje mi się, że potrzebowałbym tej dłużej podłubać w kategorii rozwoju i pobadać relacje między kategorią rozwoju a refleksyjności. Jak zauważyłeś, pojęcie refleksyjności mam dobrze przemyślane, ale jeżeli je zestawić z kategorią rozwoju, nie chciałbym zbyt pochopnie to ocenić. Tę intuicję, jaką mam, kiedy teraz rozmawiam z tobą, intuicję czy pewien niepokój. No bo jak zgadzasz się na pewną hierarchię wartości jako tą właściwą, to znaczy, że akceptujesz świat, teraz mówiąc znowu językiem kantowskim, w którym wszyscy by na to przystali. Tak? Mówię o imperatywie kategorycznym Kanta. Kant miał takie narzędzie bardzo ciekawe do testowania norm etycznych. Jeżeli uważasz, że coś jest dobre, to wyobraź sobie, że wszyscy się z tobą zgadzają i postępują dokładnie wedle tej normy, takiego byłaby prawem powszechnym, nie wiem, fizycznym, tak? Jak prawo ciążenia, że wszyscy są zmuszeni do tak postępowania wedle tej normy. Wyobraź sobie taki świat i zastanów się, czy chciałbyś takiego świata. Ja bym chciał świata, w którym ludzie są refleksyjni. Ja zazwyczaj intuicyjnie miałem przez to na myśli jako filozof świat, w którym ludzie nie ulegają odruchom automatycznie. Poddają refleksji swoje działanie, gdzie przez refleksję rozumiem także interakcję z innymi. Tak jak to, co teraz robimy. Tak? Jakby to, co teraz robimy, to próbujemy się porozumieć co do czegoś. To nie jest takie proste. Ja nauczyłem się, że nie mogę za długo kisić w swoim własnym umyśle pewnych idei. Bo im dłużej to się dzieje, tym lepiej je rozumiem, ale tym trudniej mi jest potem je wyjaśnić. I dlatego takie rozmowy są niezbędne, bo ty wrzuciłeś kategorię, której ja nie używałem w namyśle nad kategorią refleksji i to mnie zatrzymało. Nie chcę się zgodzić, ani nie zgodzić na chwilę obecną, ale to sprawia, że właśnie to pogłębia moją refleksję. I to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Świat, który sobie wyobraziłem po kantowsku, w efekcie tego, o czym tu mówimy, to jest świat specjalistów, którzy nie mają ze sobą żadnej komunikacji, bo każdy tak się wykształcił, rozwinął perfekcyjnie i wyspecjalizował w swoim specyficznym obszarze, że żaden z nich nawzajem nie rozumie tego, co robi. Rozumiesz? I trochę mnie przestraszył ten świat, tylko bo jest taki atomistyczny i świat wyizolowanych, atomistycznych jednostek. Tylko że tutaj rozmawiamy o jednej wartości. Załóżmy, że ktoś byłby tym malarzem i to była dla niego, to jest tylko jedna wartość, za którą można podążać, a jest jeszcze wiele innych wartości, które ludzie mają, będąc malarzem czy kimkolwiek innym. Więc jeśli to odetniemy tylko do bycia dobry w swojej sztuce, to może być problem. I refleksyjność jest dużo większym takim pojęciem, takiego parasolki tak zwanej. Ale jeśli dodamy do tego inne wartości, to mi się wydaje, że można by to dobrze poukładać. Ja chcę ją dodać, te inne wartości chcę dodać po pierwsze od strony konieczności interakcji. Żadna sztuka się nie rozwija w izolacji. Po prostu. Na dłuższą metę. Że my potrzebujemy krytyki, potrzebujemy wymiany myśli, wymiany doświadczeń, zmiany perspektyw. I to się dzieje najbardziej optymalnie wtedy, kiedy wymieniamy swoje doświadczenia z innymi ludźmi, którzy potrafią spojrzeć na coś z innej perspektywy niż my. I nie musimy mówić, że powinniśmy robić coś dla innych. I że to jest etycznie dobre. My musimy robić coś dla innych, bo wtedy dopiero robimy to dla siebie. Mhm. I moim zdaniem niezbywalnym elementem wymogu refleksyjności jest interakcja z innymi ludźmi. Pogłębiona interakcja z innymi ludźmi. Zatroszczenie się o ich potrzeby, o ich rozwój. Dobra, pozwól, że jeszcze wrócę w takim razie do tego malarza. Bo teraz, jeśli Michelangelo, Michał Anioł chyba się mówi po polsku, namalował kaplicę Sykstyńską, jeśli dobrze pamiętam, że to on, ale tak myślę. I do tej pory ludzie tam jeżdżą i się zachwycają tym sufitem. Mhm. To w takim razie on ma wpływ, ogromny wpływ na ludzi przez stulecia. Mhm. W jakiś sposób, jak to wpływa na każdą z tych osób, to już jest, pozostawiam tym osobom. Ale ludzie tam jeżdżą i się tym zachwycają. Więc coś jednak w tym jest. Ja się dalej nad tym zastanawiam, bo ludzie mają najczęściej pretensje z mojego doświadczenia właśnie do ludzi z kategorii osób kreatywnych. Mhm. Piosenkarz, aktorka, malarz, rzeźbiarz. Do malarzy i rzeźbiarzy nikt się nie czepia, tak swoją drogą. Ale jak ktoś się zajmuje modelingiem, fotografią albo piosenkarze, to z nimi już ludzie mają problem. Taka branża kreatywna, która ma ogromny wpływ na ludzi. Tylko pytanie, czy tam jest jakiś problem z wartościami rzeczywiście, czego nie ma? Potrafisz znaleźć tam jakiś problem z wartościami według ciebie, który byś sobie rzeczywiście dostrzegał? Czy wydaje ci się, że to jest... Znaczy ja wiem, skąd się bierze ta krytyka. Domyślam się. Zacznę od Michała Anioła. Jedną rzecz powiem. Po pierwsze, to, do czego on doszedł, jest konsekwencją bardzo długiej ewolucji sztuki, która się odbywała w interakcji. Jakby piękno jest ta kwintesencja piękna. Ten kunszt, to nie jest, on nie spadł z nieba. Się nie pojawił nagle i zaczął tak malować. To jest wiele pokoleń mistrzów, którzy się od siebie uczyli, mieli potem uczniów i oni, każdy coś tam dodawał drobnego i potem się pojawia Michał Anioł, który jest syntezą tego procesu. To samo ja widzę w filozofii. W średniowieczu najbardziej wybitną postacią jest święty Tomasz z Akwinu. Ale on jest, jeżeli przyjrzymy się całej historii jego życia, jest dzieckiem swojej epoki. Takim, że trudno o bardziej reprezentatywny przykład. On jest po prostu z geniuszem, który zebrał to wszystko w całość i stworzył jedną spójną całość, ale wszystkie te elementy tam były. I każdy artysta jest syntezą, moim zdaniem. Że jego kunszt polega nie na tym, że on coś nowego tworzy od zera, tylko że on tworzy nową całość z tego, co już jest. I bardzo dużo w tym... Z tej estymy, którą się cieszą artyści, bardzo dużo zależy też od kontekstu. Podam prosty przykład tego, też w jakiejś książce to wyczytałem, skrzypka wybitnego, na którego koncerty ludzie walili i te koncerty były bardzo drogie, żeby dostać bilet. I on zrobił eksperyment i któregoś razu stanął w metrze, zaczął grać. I nikt na niego nie zwracał uwagi. Kontekst w bardzo dużym stopniu kreuje sztukę. Mhm. To oni jeżdżą tam, ale gdyby taki sam malunek zobaczyli i nie wiedzieliby, że to jest Michał Anioł, to może by w ogóle na to by nie zwrócili uwagi. I oni po prostu wiedzą, że powinien to patrzeć, bo to zostało oetykietyzowane. Wartości to są pewne etykiety, też etykiety kulturowe, nalepki takie, że ludzie wiedzą, że mają na to patrzeć i to potem na nich wpływa jakoś. Mhm. A gdyby nie wiedzieli, to by nie patrzyli. Słowo wartość to jest też znak. Oznaczenie czegoś, na co trzeba patrzeć, na co trzeba reagować. To są też takie etykiety kulturowe. Ale o skrzypku nikt nie powie, że jest bezwartościowy. Skrzypka ludzie się nie czepiają. Natomiast jeśli weźmiesz... Ja podam to jako przykład tego, bo ty powiedziałeś, że ludzie tam jeżdżą. Ciężko powiedzieć, dlaczego jeżdżą. Tak jak na koncerty tego genialnego skrzypka chodzą, wracamy do tego paradoksu liczby. Na początku mówiłeś, że 3 osoby przychodzą. Do tego skrzypka też mogłyby 3 osoby przyjść. To nie zmieniałby postaci, że on jest genialny. Nieważne, ile osób tam pojedzie, tak jak do tej kaplicy Sekstyńskiej. Nieważne, ile osób tam pojedzie, to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest wybitne dzieło. Natomiast ja chcę powiedzieć inną rzecz o tych... Ja nie śledzę tak bardzo tych trendów. Faktycznie czasami jak patrzę na niektóre wpisy w internecie, na Instagramie, zdjęcia, ciągi zdjęć. Domyślam się, że to są influencerzy. Czasami to jest nużące. I wydaje mi się, że jednym z głównych powodów, dla którego jest to krytykowane, jest estetyzacja. Że jest to estetyzacja i autokreacja, promowanie siebie, gdzie znajduje się to w dysproporcji do potrzeb świata. Żyjemy na świecie, który ma bardzo dużo potrzeb w obszarze zmian klimatycznych, w obszarze potrzeb społecznych, podczas gdy jest duża liczba ludzi, którzy... To chyba mój telefon gdzieś buczy, przepraszam. Podczas gdy jest bardzo duża liczba ludzi, którzy całą swoją energię skupiają na autokreacji, z czego nie ma przełożenia na zmniejszenie ilości krzywd, na poprawę kondycji świata. To jest główne napięcie między ono jest odwieczne, to napięcie między wartościami estetycznymi a wartościami etycznymi. Które z nich są ważniejsze i które z nich należy w jakiej sytuacji wybrać. Bo takie zarzuty mogliby mieć spokojnie do Michała Anioła. Bez problemu. Wtedy też były problemy na świecie. Dlaczego on tyle maluje te obrazy i jakby o co chodzi w ogóle? On miał trochę wytłumaczenie, bo to było pewnie w jakimś religijnym budynku, więc mógł się wytłumaczyć, że to w imię Boga i go się od niego odczepili. Natomiast gdyby malował to w jakimś zwyczajnym budynku, to byłby problem. Czyli to jest jakiś zgrzyt, na który każdy sobie powinien odpowiedzieć samemu? Myślę, że tak. Jako stoik uważam, że wartości estetyczne stoją poniżej wartości etycznych. Jeżeli zachodzi dysproporcja w naszym życiu między estetyką a etyką, to z punktu widzenia stoicyzmu jest to zły wybór. Ale jakby tutaj stanę trochę z boku tego, co mówię jako stoik refleksyjny. Ja nie mówię, że stoicyzm jest jedyną, najlepszą wizją świata. Uważam, że żyjemy w świecie, który potrzebuje refleksyjności, a włączam w refleksyjność interakcję między ludźmi i troskę o kondycję świata. I jeżeli ktoś w swoim życiu tak bardzo skupia się na estetyzacji wyłącznie i na przyjrzenie się kondycji świata, nie ma w jego życiu już miejsca, no to jest to zły wybór, jest to zaburzenie proporcji. Tutaj myślę, że tak, jest tak. Myślę, że nie da się tego rozwiązać. Nie ma jednej odpowiedzi na to, po pierwsze. Po drugie, zależy to bardzo mocno od perspektywy czasowej, z jaką na to patrzymy. Czy ty kojarzysz, kim jest Kim Kardashian? Tak. Kim Kardashian, wydaje mi się, że możemy nam powiedzieć, że to jest najbardziej hejtowana influencerka na świecie. Ma zrobione sztuczne pośladki, totalna estetyzacja, totalny zarzut absolutnego braku wartości. Ta kobieta, po tym jak wybiła się już na sam szczyt, nie wiem co dokładnie teraz robi, natomiast jedną z rzeczy, które robi, skończyła prawo i wyciąga ludzi niesłusznie osądzonych z więzienia i już wyciągnęła chyba... Ja ostatni raz jak słyszałem, to chyba z 60 osób wyciągnęła. To są czarne skutki. Czy wykorzystuje swoją pozycję? Tak, ale robi to w sądzie. Na pewno jakiś na to ma wpływ jej status społeczny, natomiast przekuła to w coś dobrego dla społeczeństwa, według niej oczywiście. I teraz pytanie, czy to, że Kim Kardashian przez tyle lat robiła estetyzację i w cudzysłowie głupi content, jest gorsze niż osoba, która nic nie robi i nigdy nie wyciągnie nikogo z więzienia? Czy lepsza jest Kim Kardashian, która po tam 10 latach zaczęła wyciągać ludzi z więzienia? Rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem to. Bo teraz jest mnóstwo osób. Ujmę to w kategoriach innego rozróżnienia, nie stoickiego, filozoficznego. W etyce rozróżnia się dwa rodzaje podejścia do wartości naszego działania. No bo mówimy o ocenie wartości czyjegoś działania. Intencjonalistyczne podejście jest i konsekwencjonalistyczne. Niektórzy oceniają wartość jakiegoś czynu w kategoriach konsekwencji, jakie ten czyn ma. To znaczy, że w świecie stało się w efekcie tego działania lepiej. Mhm. Ale oczywiście trzeba ocenić, co to znaczy lepiej. No i to jest problem, bo między filozofami nie ma zgody. Kiedy stan świata jest lepszy? Jakby dla kogo lepszy? Przykład bardzo prosty. Jeżeli spłonie katedra we Francji, a w tym samym czasie spłonie 2 hektary lasów gdzieś, to co jest? I musimy wybrać, gdzie gasimy pożar. Co nagłośnić medialnie. Tak. I te decyzje ludzie aktualnie podejmują cały czas. I która z tych rzeczy jest lepszych? To zależy od tego, co my uznamy za lepsze. Dla mnie jest to kuriozalne, że załamujemy ręce nad płonącą katedrą, gdzie całe ekosystemy wymierają jednocześnie. A przyjdzie druga osoba i powie, te media promują rzeczy, które ludzie będą chcieli oglądać, będą w stanie się jakoś utożsamić i oglądam je, a jednocześnie mogą w tym swoim biznesie mieć jakieś na przykład zbiórki na cele charytatywne i też będzie tam coś dobrego. Tak. Więc to zawsze zależy od perspektywy i tego, na ile rozumie się działanie danej organizacji. Nie mówię, że te filmy tak robią, tak do jasności. Tak. Nie, też tego nie chcę teraz jednoznacznie ocenić, ale chciałem pokazać perspektywy. Tak? Mhm. Dla innych kluczowa jest intencja, nie konsekwencja. I osoby, które z pasją podążają za czymś, nawet jeżeli nie wiedzą, co z tego wyjdzie, nawet jeżeli z tego nic nie wyjdzie, to przecież od tego zaczęliśmy, że te konsekwencje nie zawsze da się przewidzieć, że nie możemy patrzeć wyłącznie na wartość naszych działań w kategoriach konsekwencji, tylko w kategoriach tego, jak sobie wyobraziliśmy świat i co chcemy zrobić w tym świecie. Nawet jeżeli z tego nic nie wyjdzie. Natomiast wracając do rozróżnienia na estetykę i etykę, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie, które z tych wartości są lepsze, zależy od odpowiedzi z obszaru antropologii filozoficznej, odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. I to jest kolejny obszar, w którym pomiędzy filozofami zawsze była niezgoda. Jednym z filozofów, który preferował wartości estetyczne w stosunku do wartości etycznych, był Fryderyk Nietzsche. I on uważał, że przeżycie estetyczne usprawiedliwia wszystkie inne wartości. Wysokiej jakości przeżycie estetyczne, zwłaszcza wczesny Fryderyk Nietzsche, nie jest odosobniony w tym myśleniu. Okej. To jest ciekawe, bo są osoby usposobione wizualnie i nie każdy przeżywa aspekty wizualne tak samo. Tak. I nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi, bo dotykamy najbardziej fundamentalnych pytań na temat kondycji człowieka. Kim właściwie jest człowiek i jaki jest sens naszej egzystencji? Super, a o czym mamy rozmawiać? I są tacy, którzy uważają, że człowiek jest zrobiony z całego szeregu potrzeb biologiczno-społecznych i sensem jego życia jest zaspokajanie tych potrzeb tak u siebie, jak i u innych. A więc chodzi o to, żeby dobrze mu się żyło. I jeżeli jest refleksyjny, to istnieje prawdopodobieństwo, że to się przyczyni do podniesienia jakości życia takiego, jak i innych ludzi i tak można bronić stoicyzmu. Mhm. Inni filozofowie, inni myśliciele powiedzą, że i to zresztą dotyknąłem tego tematu już podczas naszej dzisiejszej rozmowy, że to się nazywa błędem naturalistycznym, to jakie mamy potrzeby biologiczne, jacy jesteśmy z natury, nie ma żadnego związku z tym, co jest dobre i złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, bo to jest efekt wyłącznie kreacji. Można to wykreować. Jeżeli ktoś estetyzuje swoje życie i taki ma pomysł na swoje życie, nie mamy żadnego powodu, żeby go za to krytykować. Możemy się zastanawiać, jaki świat by był, gdyby większość ludzi tak robiła. Mi się wydaje, że ten argument nie jest dobry. Nie podoba mi się to, bo taki świat nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie tak. Nawet jeśli ja się czymś zajmę i będziemy się zastanawiać, czy to dobrze, że Przemek zaczął podcast. Załóżmy, że zajmuje się podcastem. Czy to dobrze, że Przemek zajmuje się podcastem? Co gdyby wszyscy zajmowali się podcastem? To pytanie nie ma sensu, bo nigdy wszyscy nie będą się zajmowali podcastem. Tak, dokładnie. Do tego zmierzałem. Może właśnie wartością świata jest różnorodność. i gdyby wszyscy postępowali wyłącznie czysto pragmatycznie, to świat byłby strasznie nudny i praktyczny. A to, że niektórzy poświęcają się na to, żeby eksplorować, szukać, doświadczać, zmieniać wizualizację, która nas otacza, z tego się przecież zrodził postmodernizm. Ja to przypomnę. Postmodernizm jest konsekwencją modernizmu. Modernizm był w obszarze architektury ruchem skrajnie pragmatycznym. Chodziło o to, żeby jak najbardziej optymalnie zagospodarować każdą funkcjonalną przestrzeń. Mhm. To prowadziło do ujednolicenia. W pewnym momencie budowniczy modernistycznych osiedli w niektórych krajach odkryli, po tym jak te osiedla zaczęły funkcjonować, że ludzie w tych osiedlach cierpią na depresję. Właśnie. I dlaczego teraz wieżowce robią takie wykręcone, piękne, przepiękne wieżowce? To jest postmodernizm. Chodzi o to, że my jesteśmy tak zaprogramowani, że potrzebujemy sztuki, bo sztuka pozwala nam znaleźć swoje miejsce. I też mam wrażenie, że piękne rzeczy uspokajają. Nie wiem, czy na wszystkich to tak działa, ale jak ja widzę po prostu coś niesamowitego, to mnie to uspokaja po prostu. Po prostu czuję się jakiś Jednym z powodów tego jest prawdopodobnie to, że na nas dobrze działa harmonia. A sztuka, jednym z narzędzi sztuki jest budowanie różnych nieoczywistych harmonii tam, gdzie ich nie było wcześniej. A druga rzecz może dlatego, możliwe, że to jest to samo, natomiast piękne rzeczy zabierają cię gdzieś. Patrzysz na piękną rzecz i po prostu się rozpływasz. Tak. Zaczynasz myśleć. Więc pewną woltę zrobiliśmy, bo teraz można by zakonkludować, że właśnie ci ludzie, którzy estetyzują rzeczywistość, którzy się skupiają na promowaniu tych pięknych wizualnie efektów u siebie i w swoim bezpośrednim otoczeniu i że to jest coś, na co poświęcają głównie swój czas, że tym osobom zawdzięczamy niezwykle dużo. I że jest... bez nich pogrążylibyśmy się w smutku i depresji, że właśnie powinniśmy je pielęgnować i im dziękować. I tu jest bardzo ważna rzecz do powiedzenia, bo ktoś by mógł teraz powiedzieć, no ale po co oni mają się całe życie tym zajmować? Mogliby tam poświęcać 10% swojego czasu na estetyzowanie, ale żeby być naprawdę dobry w estetyzowanie, trzeba na to poświęcić całe życie, tak samo jak żeby być bardzo dobry w każdej innej czynności. Te wieżowce to jest świetny przykład. Nie myślałem nigdy o tym, ale przecież z jakiegoś powodu robią je takie piękne i to nie ma żadnego sensu z perspektywy zagospodarowania miejsca. Okazało się, że na poziomie psychologicznym człowiek nie jest w stanie znieść dłużej życia w monotonnym, funkcjonalnym budownictwie. Że my rozpoznajemy swoje miejsce poprzez to, czym się różni od innych miejsc, dlatego muszą być wszystkie budynki inne. Bo to nam pozwala na identyfikację przestrzenną jako istotą. I sztuka pełni taką funkcję, harmonizuje i identyfikuje, więc można powiedzieć, że to są najbardziej fundamentalne, egzystencjalne potrzeby zaspokojone w ten sposób. A więc doszliśmy do tego, że ci esteci są najbardziej praktyczni. Niezłe wnioski, co? Nie spodziewałem się, że tu dzisiaj zabrniemy. Mówię to trochę wbrew sobie, bo jako stoik jestem zwolennikiem tego, żeby jednak wartości estetyczne były podporządkowane etycznym. Ale jeśli to spełnia te głębokie wartości etyczne, to w takim razie jest to potrzebne. Tak, jako stoik... I jeszcze jedna rzecz tak właściwie, gdyby to było rzeczywiście tak bardzo niezgodne z ludzką naturą, to tych ludzi by nie było, bo byśmy ich wybili dawno temu. Jeszcze tak można było wybijać ludzi w miarę tak, jak kiedyś można było. Ale to też jest paradoks, bo przykładamy kryterium ewolucji do oceny wartości jakichś. No myślę, że wiele wojen było rozpoczęte w ten sposób. W jaki? Słucham? W jaki? Na podstawie sporu etycznego. Tak, ale to chcę powiedzieć, że nie chcę używać kryterium doboru naturalnego i tego, co przetrwało, jako kryterium oceny wartości czegoś. Okay. Bo właśnie my nie jesteśmy zakładnikami ewolucji już. Bo to ewolucja tak działa, że wyklucza to, co się nie sprawdza. I cały czas w tym naszym rozumowaniu tutaj dzisiaj i tej dyskusji trochę wikłamy się w ten paradoks. Bo mówimy o tym, że sztuka ma pewną ważną funkcję psychologiczną, tak? A z drugiej strony chcemy powiedzieć, że funkcja biologiczna nie jest czymś, co nas zniewala. Tak? I to jest paradoks, z którego jest nam strasznie trudno wyjść. Czy stresowała cię dzisiaj ta rozmowa w którymkolwiek momencie? Nie, raczej tak ekscytowała. To jest ciekawe. Ja się jeszcze stresuję podczas... Bo dzisiaj jakby pytania dawno wyleciały przez okno i bardzo staram się bazować na tym, o czym aktualnie rozmawiamy i to jest dla mnie często stresujące. I miałem kilka momentów dzisiaj. I to głównie chyba wynika z tego, że jak zaczynamy rozważać takie naprawdę skomplikowane rzeczy, ja się boję, że czegoś nie zrozumiem i wyjdę na głupiego, więc zaczynam się stresować. Już miałem taką jedną rozmowę i się wycofałem w ogóle z dyskusji, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie przetworzyć tych wszystkich informacji i zamiast powiedzieć, że się na tym zastanowię, to po prostu się tak zestresowałem, że powiem, dobra, wycofuję się z tego, bo nie wiem, jak to kontynuować dalej, a nie chcę, żebym zaraz nie połączył jakichś faktów. Ja parę razy podczas tej rozmowy zastosowałem taki manewr, że powiedziałem, że tutaj chciałbym się jeszcze na tym zastanowić. Też w pewnym momencie powiedziałem, że doszliśmy do wniosków, które trochę są sprzeczne z tym, co głoszę jako stoik, ale w dyskusji takie rzeczy wychodzą. Mi się bardzo podobało to, co dzisiaj zrobiłeś odnośnie tego, że ty powiedziałeś coś, ja zrozumiałem co innego i teraz musimy zrozumieć, co było powiedziane i co zostało zrozumiane. Co uważam, że jest... Ja tego kiedyś nie rozumiałem, ja się tego nauczyłem na terapii i dla mnie to było takie niesamowite, że ja mogę mówić do kogoś coś i ta osoba może to zrozumieć kompletnie inaczej, dlatego porozumieję dwa słowa, które powiedziałem w inny sposób niż ja i się nigdy nie dogadamy. Bo ja będę twierdził, że powiedziałem dokładnie to, co chciałem powiedzieć, tak. Że tamta osoba będzie twierdziła, że ona zrozumiała dokładnie to, co ja powiedziałem. No i mi się wydaje, że tego bardzo dzisiaj potrzebujemy i tego jest mało w przestrzeni publicznych debat w szczególności, że ludzie siebie słuchają, zatrzymują się w jakimś momencie, żeby powiedzieć nie, że ja to trochę inaczej rozumiem, zatrzymajmy się, spróbujmy się jakoś dogadać, dojść czasem do wniosków zaskakujących, z którymi na początku rozmowy się nie zgadzaliśmy, potem się zastanowić, dlaczego się, a może jest inaczej niż myśleliśmy. Tego jest bardzo mało w przestrzeni publicznej. Ludzie raczej się okopują. I to jest przykry widok, jak się wszyscy nieustannie tylko okopują w tym, co wcześniej głosili. I jednym z powodów, dla których wydaje mi się, do mnie często na warsztaty ludzie wracają. To jest to, że ja się nie okopuję w stoicyzmie swoim. Jestem otwarty nawet na to, co w punkcie wyjścia jakoś się w tym stoicyzmie nie mieści, ale próbuję to tam odnaleźć. Podstawowe wyjściowe założenie stoicyzmu bronią się moim zdaniem dzisiaj, sprawdzają mi się w życiu, ale nie muszą wszystkiego tłumaczyć. I tutaj w tej rozmowie to wyszło. Z punktu widzenia stoicyzmu estetyzacja nie jest dobrym kierunkiem, ale nie jestem w stanie obiektywnie jej skrytykować jako coś niewłaściwego. Czy martwisz się czasami, jak robiłem sobie taki eksperyment myślowy, zastanawiałem się nad doktorem, którego bym, niezależnie jaka dziedzina, doktor, który mówi, no, że według mnie to i to i to. I później za rok mówi, no wiecie co, rok temu powiedziałem to, ale teraz wyszły nowe badania i tak właściwie przemyślałem to i się już z tym nie zgadzam, więc teraz mówię co innego. Ten doktor robi to, co według mnie taki doktor powinien zrobić. Natomiast ja już jednocześnie trochę mniej ufam temu, co on mówi. I to mnie zastanawia, czy da się tego uniknąć? Da się uniknąć tego, żeby ludzie nie przestawali ci ufać, natomiast ty robisz dokładnie to, co powinieneś zrobić? Czyli zmieniasz zdanie na bazie zmieniających się faktów? Wydaje mi się, że nie ma innej opcji. I ewentualnie ktoś po prostu przestanie ci ufać. Tak, trzeba to zaryzykować. Nie masz nad tym kontroli. Pytanie, dlaczego ci przestaną ufać? Ludzie potrzebują pewności. Moja odpowiedź na to jest taka, że żyjemy w świecie, w którym nie ma pewności. Nigdy nie było. I to jest iluzja, że można mieć pewność. Mamy założenia, mamy syntezy wiedzy na różnych etapach. Mamy jakieś rozumienie tego, co jest w życiu ludzkim ważne i dlaczego. Trzymamy się tego, ale cały czas w życiu to weryfikujemy. I zmieniamy poglądy, pogłębiamy, doprecyzowujemy. Ja wyobrażam sobie siebie za 10 lat, który odchodzi od stoicyzmu, bo uznaje jednak, że trzeba pójść w inną stronę. No, ciężko mi sobie to na chwilę obecną wyobrazić, ale dopuszczam to. Znam wiele osób, które przychodziły, odchodziły od stoicyzmu. Gdzieś ta ich droga meandrowała. Tak jest w ludzkim doświadczeniu. Dla mnie jest to też droga taka, czy narracja autoidentyfikacyjna. Ja ten stoicyzm w pewnym momencie wybrałem. Zacząłem rozumieć siebie i świat za pomocą stoicyzmu. Mam mnóstwo tekstów w domu, regularnie sobie poczytuję, coś tam obrabiam, pogłębiam. i dobrze mi jest z tym, bo ja widzę w tym siebie i trochę też dlatego tego nie porzucam. Ja widzę ograniczenia w stoickim myśleniu o świecie, ale każdy model myślenia o świecie, który oznacza zakorzenienie siebie w jakichś ramach, tak, to dzięki tego słowa szukałem, musi być ograniczający. No my, rozumienie jest ograniczeniem zawsze. Bo można rozumieć na jakiś sposób. Nie ma zawsze jednego rozumienia. Dokładnie. Zawsze rozumiemy na jakiś sposób. Zawsze musimy, świat zawsze rozumiemy przy pomocy pewnych założeń. To jest odkrycie hermeneutów z początku XX wieku. Oni powiedzieli, że rozumienie nigdy nie jest neutralne, czy całkowicie obiektywne. Zawsze jest rozumieniem z jakiejś perspektywy. Nie trzeba wybrać perspektywy, w której się dobrze osadzamy, w której nie czujemy zgrzytów, która raczej nas otwiera na świat i w którą wierzymy, że dzięki niej ten świat może być lepszy. Te wszystkie cechy w stoicyzmie widzę i dlatego go uprawiam, że nie wszystko da się wyjaśnić stoicyzmem, to trzeba zaakceptować, że są rzeczy, z którymi się stoicyzm nie zgadza, ale i tak one są wartościowe i w świecie są obecne. Też trzeba się z tym zgodzić. To była druga rzecz, która mnie zastanawiała odnośnie tych odpowiedzi, które uzyskałem. Dużo osób napisało dużo różnych dziwnych rzeczy na temat tych influencerów, z którymi można się zgodzić albo się nie zgodzić, to nie ma żadnego znaczenia. To, nad czym się zastanawiałem, to dlaczego ci ludzie w ogóle mają czas na to, żeby się zastanawiać nad tym. Jak nigdy nie miałem takich myśli na temat ludzi, których obserwuję w internecie, bo jeśli ktoś przejawia jakiekolwiek cechy, których mi się nie podobają, to ja już tej osoby nie obserwuję. I nie mam czasu nawet myśleć o tym, że ta osoba w internecie zachowuje się w taki zły sposób i mi się to nie podoba, ja teraz będę wypisywał komentarze i komunikował się z ludźmi odnośnie tego, że tamta osoba jest zła. Po co to robić? Czemu po prostu nie kliknąć unfollow i się już nie zadawać więcej internetowo z tą osobą? Przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy po tym, jak wróciłeś do tematu influencerów. Powód, dla którego ludzie odmawiają im wartości. Wydaje mi się, że ten powód może być nie w tym obszarze, w którym go lokowaliśmy, że to jest estetyzacja kosztem jakichś innych wartościowych rzeczy, które w życiu należy robić, zwłaszcza w świecie, który ma tyle potrzeb. Wydaje mi się, że bardzo często leży tu u podstaw podejrzenie nieszczerości. I to był główny zarzut. Że oni tego nie robią szczerze, że to jest czysto biznesowe przedsięwzięcie. I w tym sensie ludzie to krytykują, bo się czują oszukiwani. I dlatego nie robią tak, jak ty proponujesz, żeby po prostu przestać followować, bo pojawienie się w sieci bardzo dużo osób, które biznesowo traktują coś, co inni wcześniej traktowali z misją, sprawia, że tych z misją coraz trudniej znaleźć. I oni gdzieś tam znikają. Bo najczęściej są zadeptani trochę przez tych, którzy robią to w innych celach. I to jest chyba problem naszych czasów. Ja nie wiem, nie jestem pewien, czy się z tym zgodzę. Czy osoba, która robi... Ja też jeszcze nie jestem pewien, na razie to rzuciłem jako pewną luźną interpretację. Zastanawiam się nad tym. Zastanawiam się, czy poczucie misji nie jest czymś kluczowym w robieniu czegoś dobrze. Ale myślę, że tak jest. Na ten moment tak myślę. I jeśli porównałbym sobie ludzi, którzy robią coś z misją, to się nie klei, bo później będą inni ludzie, którzy po prostu będą mieli większe budżety i pomimo tego, że nie mają misji, to zadeptą. Mogą to też jeżeli kierują się wyłącznie przesłankami biznesowymi, tym niemniej mogą to robić bardzo dobrze. To też się nie wyklucza. Ale jest coś takiego chyba w nas, że chcemy, żeby ta osoba po drugiej stronie robiła to z innych pobudek niż czysto finansowe. Dla mnie aktualnie mam duży problem z tym, bo ludzie mi mówią, że jestem głupi, że nie zapraszam ludzi za pieniądze. że normalnie w takim podcaście albo na YouTubie jest tak, że przychodzi gość, on mi daje pieniądze, no ja z nim gadam za te pieniądze i nagrywamy film i później w jego firmie to tam generuje jakąś sprzedaż. Coś mi sugerujesz? Nic ci się nie Ale ja zrobiłem 3 razy taki podcast i ja się z tym źle czułem. Właśnie dlatego, bo czułem, że jestem nieszczery. Że to jest taka wymiana, że tu sobie fajnie gadamy, ale ja nie wiem, czy ta osoba jest dla mnie tak naprawdę miła, czy ta osoba jest dla mnie miła, bo ma dla tego konkretną wartość. I czułem, że to jest nieszczere i przestałem to robić, natomiast cały czas się nad tym zastanawiam, bo ludzie mi po prostu mówią, że jestem frajerem. Że mógłbym, i to nie chodzi w ogóle o ciebie. Absolutnie. Nie żartowałem. Ale zastanawiam się nad tym i ta nieszczerość, bardzo mi się to gryzie. Myślisz, że da się... A z drugiej strony to, że ja zaproszę tu jakiegoś biznesmena, to ten biznesmen doskonale wie, jaką wartość z tego dostaje, niezależnie od tego, czy mi zapłaci, czy nie. I zastanawiam się, czy wcale nie jest powiedziane, że on będzie się do mnie uśmiechał i będzie dla mnie miły, dlatego, bo mnie lubi. Może będzie widział w tym po prostu wartość, więc tej nieszczerości ciężko jest tam uniknąć i ja się zastanawiam, co z tym zrobić, bo to jest skomplikowany problem dla mnie. Tak, aktualnie. 2 mam odpowiedzi tutaj. Pierwsza jest taka, że to jest chyba problem Polaków trochę. Oni... Mamy jakiś kompleks pieniądza, wydaje mi się, jako Polacy. Ja pamiętam, że jak zaczynałem te moje działania parafilozoficzno-stoickie, nie naukowe, nie akademickie, to spotkałem się też z tym, że i też znam innych filozofów, którzy uprawiali różne takie działania właśnie z poradnictwa filozoficznego. Spotkałem się z tym, że ludzie, jak się nie pojawia kontekst finansowy, że trzeba się zapłacić, to niech traktują cię poważnie. Że to jest tylko zabawa, że to nie jest nic na serio. I to jest jeden wydaje mi się, z kontekstów jakiś nasz. Że pewne rzeczy, jak się nie przełoży na kontekst finansowy, to nie jesteś traktowany poważnie. Dlatego ludzie tego niektórzy oczekują. A druga myśl, jaka mi przyszła do głowy po tym, co powiedziałeś. Tym bym się akurat w ogóle nie przejmował, bo to ja bym od razu skreślił taką osobę. Jakby, jeśli w mojej głowie pojawiłoby się, że ktoś nie traktuje mnie poważnie, bo mi nie zapłacił, to moja odpowiedź w mojej głowie nic się nie stało, to by po prostu pomyślałem sobie debil i na tym by się skończyła myśl na temat tego człowieka. A drugi? Druga rzecz, o której pomyślałem, to jest to, że rzeczywistość medialna, elektroniczna, w której uczestniczymy, dzisiaj jest bardzo mocno naszpikowana wszelkiego rodzaju algorytmami. I w sposób naturalny jesteśmy wobec niej podejrzliwi, bo nie wiemy, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie. I czy to jest relacja podmiotowa? Czy to jest relacja instrumentalna, gdzie ja jestem, gdzie moja uwaga jest manipulowana do uzyskania pewnych wymiernych rezultatów w postaci kliknięć, przekierowań? To jest przemysł. I wydaje mi się, że jest coraz większa też wiedza publiczna na ten temat. Świadomość. Filmy na ten temat powstają. Do jakiego stopnia te wielkie portale społecznościowe są pewnego rodzaju przemysłem, gdzie ty tylko pozornie jesteś podmiotowy, twoimi zachowaniami kierują bardzo wyrafinowane narzędzia i algorytmy. I mają na ciebie ogromny wpływ. I wydaje mi się, że tacy świadomi ludzie to się boją tego. I oni mogą reagować na różne nowe trendy, w tym na influencerów, z pewnego rodzaju strachem, bo nie wiedzą... Z taką zdrową nieufnością. Kto tak naprawdę jest po drugiej stronie. Czy po drugiej stronie jest człowiek, który fachowo się z tobą czymś dzieli? Czy on po prostu twoją uwagę za chwilę wykorzysta po to, żeby to przełożyć na liczby konkretne zaprogramowane przez algorytm, żeby to przetworzyć? I to jest rzeczywisty problem dzisiaj. Że żyjemy w świecie, w którym to nie jest już wyłącznie przekaz informacji, tylko to jest przemysł informacyjny. To nie jest relacja 1:1, gdzie po jednej stronie jest ktoś przekazujący informację, a po drugiej ktoś, kto ją odbiera i robi z nią coś. To jest 1:1000000. Po jednej stronie jest odbiorca, który po drugiej stronie ma rzeszę algorytmów ułożonych przez fachowców, a teraz już przez sztuczną inteligencję, wobec której jest całkowicie bezradny. I nie wiesz, czy na drugi dzień podejmiesz decyzję jakąś, dlatego, że poprzedniego dnia czegoś wysłuchałeś, albo tak skonstruowanego, że właśnie tą decyzję podejmiesz. Albo wiesz, że podejmiesz tę decyzję dlatego, bo przesłuchałeś czegoś. Dokładnie, to miałem na myśli. Bo to można wykorzystywać. I teraz tak. Ja mogę dopowiedzieć, skąd się wynikało moje niezrozumienie tych negatywnych wiadomości na temat influencerów i moje niezrozumienie, dlaczego w ogóle się tym zajmować i dlaczego nie oglądać innych ludzi. I to, co ci mówiłem wcześniej o ciężkiej pracy, ja obserwuję samych ludzi, którzy mnie napędzają pozytywnie i ja wiem, że jak ja dzisiaj posłucham jednego influencera, to ja wiem, że jutro będę miał lepszy dzień i ja to wykorzystuję. Ja wiem, w jaki sposób działają na mnie określeni ludzie i ja wiem, że jak ja się dzisiaj nasłucham o dyscyplinie, to ja jutro rano wstanę i będę robił rzeczy, bo to tak po prostu na mnie działa. Więc można faktycznie być taką ofiarą tych social mediów i konsumować je i bać się, że jutro kupię nowe buty albo plecak, a można to pomyśleć sobie, o hej, czyli jeśli ja jestem taki receptywny co do tego, co oglądam w mediach, to może zarządzę tymi mediami tak, żeby to na mnie miało pozytywny wpływ. No i to właśnie dałeś teraz... Stworzyłeś pewnego rodzaju klamrę dla naszej rozmowy, naturalną, za co ci jestem wdzięczny, bo pokazałeś rolę refleksyjności w świecie. Dokładnie temu służy refleksyjność, żeby to, co w naszym otoczeniu zastajemy, umieć wykorzystywać do naszych celów w sposób optymalny, a nie żeby miała miejsce odwrotna relacja, żeby to kierowało naszym życiem, to co napotykamy. Tak, no tak samo jak sobie słuchanie muzyki może być. Ja wiem, jak działa na mnie jaka muzyka i jak potrzebuję osiągnąć określony stan, to takiej muzyki mogę słuchać. Tak samo jest ze wszystkim. Zamiast się zżymać i narzekać, po prostu wykorzystaj to w sposób optymalny. Tak, można to też odnieść do tego, co konsumujesz i wiesz, kiedy wypić kawę. Jak wiesz, że jesteś trochę ospały, to po prostu pijesz kawę i jesteś bardziej pobudzony. Ale to wszystko bazuje na tym, że rozumiesz, co działa na ciebie, w jaki sposób i kiedy. Ale to właśnie niezbędne jest to, żeby do takiego poziomu dojść. Takiego rozumienia. Co zajmuje lata. Tak, i osoby, które są sfrustrowane i narzekają, to narzekanie może być, nie zawsze, bo tam mogą być też niewłaściwe pobudki, o których mówiliśmy wcześniej. Takie pobudki polegające na tej negatywnej identyfikacji. Ludzie potrzebują nienawidzić. Nie lubić, bo to im pomaga się nakręcić też. To jest bardzo wiele przyczyn, które mogą tutaj wystąpić. Natomiast... A co jak oni szukają tej negatywności, bo się nauczyli, że to właśnie pomaga im działać? Je tak jak kawa. No tak. To jest... Ja używam często określenia w moich różnych podcastach. Emocjoholizm? Tak, tego słowa emocjoholizm i uważam, że to jest dość powszechne zjawisko teraz. Używamy emocji do tego, żeby się nakręcać i to bardzo jest prozaiczne wyjaśnienie. Atakujesz, bo ciebie to nakręca. Jak jesteś nakręcony, to właśnie tak jak ty mówisz, że ciebie jakiś podcast motywuje do tego, żeby pracować nad samodyscypliną, a niektórzy silnych emocji negatywnych używają, takie kawy się używa, albo jakichś innych używek. Są wtedy pobudzeni, bojowi, to im sprawia satysfakcję. Są w trybie ataku, a więc mają poczucie, że kontrolują swoje życie. O tym nie to może pełnić taką funkcję i to być może jest bardzo prozaiczne wytłumaczenie. Tych wytłumaczeń może być wiele, ale zacząłem mówić o tym, że jednym z powodów może być to, że jeszcze nie znaleźliśmy tej równowagi w swoim życiu. Nie znaleźliśmy jako społeczeństwo czy jako jednostka? Jako jednostka. I mam żal do tego medialnego otoczenia, że nie pomaga mi w tym w ogóle. Jeżeli jestem na każdym kroku atakowany przez różne wizualizacje rzeczywistości, pobudzany, to mogę z tego powodu się źle czuć też. Możesz, jeśli biernie bierzesz to, co ci wciskają, to rzeczywiście możesz. No ale właśnie, żeby nie brać tego biernie, trzeba się tego nauczyć. A rzecz w tym, że wydaje mi się, że w tej rzeczywistości elektronicznej, która nas otacza, mało jest poradników, jak się tego nauczyć. A dużo więcej zyskują dostarczyciele różnego rodzaju usług elektronicznych na tym, że ludzie właśnie tego nie umieją. Wydaje mi się, że wielu dostawców usług elektronicznych nie jest w ogóle zainteresowana tym, żeby ludzie wykształcili kompetencje, o której tutaj mówimy. To słyszałem, jak ktoś znajdzie artykuł o tym, to niech mi podeśle, bo ja tego nie wiem, albo może później to zresearchuję. W każdym razie, jak macie, to podeślijcie. Podobno Mark Zuckerberg powiedział, że interesy Facebooka są sprzeczne z interesami człowieka. Czyli, tak, że... to on powiedział to w filmie chyba Social Dilemma. A tego nie wiem. Tego oglądałem dwa razy. Na Netflixie. A Social Dilemma, to tego nie oglądałem. Jest chyba na Netflixie ten film, chyba tam padło takie zdanie. To jest straszne, co? Tak, no, że te platformy są zainteresowane tym, żebyśmy my reagowali w określony sposób. Ale powiedział, że oni realizują cele Facebooka, bo to, że tak powiedział, to nie znaczy, że to robią. Albo może znajdują, jak próbują chociaż znaleźć jakiś balans. Tak dokładnie tego nie pamiętam, ale wielu z nas ma taką obawę. Ja to jestem sceptyczny zawsze do tego. Nie, jakby jest mi ciężko przyjąć do wiadomości, że ludzie mogliby być na tyle intencjonalnie źli. To jest dla mnie ciężkie zawsze do przyjęcia. Moja odpowiedź na to... na pewno są. Nie mówię, że nie ma. Moja odpowiedź na to, na twój optymizm jest z obszaru filozofii Herberta Marcusego. Mi się wydaje, że jego analizy cały czas do pewnego stopnia są trafne, niestety. To jest filozof, niemiecki filozof, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w przededniu II wojny światowej na skutek prześladowań i tam zaczął uprawiać filozofię. Był świadkiem tej eksplozji społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa dobrobytu w latach 50. w Ameryce i doszedł do wniosku, że to jest system do pewnego stopnia totalitarny, amerykański. To jest innego rodzaju totalitaryzm niż w Rosji. Że są dwa rodzaje totalitaryzmu. Jeden to jest taki, w którym jest władza w postaci określonej grupy ludzi, którzy totalitarnie zarządzają resztą. Ale jest drugi rodzaj totalitaryzmu, konsumpcyjnego, gdzie to nie władza, tylko technologia, system produkcji dóbr materialnych zarządza całym procesem i to nie jest tak, że to ludzie ludziom robią. Ludzie ludziom to robią. To system tak działa. Że stajemy się zakładnikami pewnych efektywności działania systemu. Tylko to, na czym ja się zastanawiam, to czy ktoś celowo zaprojektował ten system w ten sposób. Czy miał świadomość, jaki to przyniesie efekt i tak kliknął guzik, dobra, robimy to. Podstaw tego działania tego systemu jest kapitalistyczny wymóg efektywności produkcji. Jest bardzo proste narzędzie, czy idea, żeby osiągnąć wydajność bez względu na to, w jakim obszarze. W tym przypadku jest to skuteczność w docieraniu do odbiorcy w mediach elektronicznych. To musisz zastosować pewne algorytmy. Jeżeli to jest główna idea, bo inaczej przegrasz konkurencję i nie dotrzesz do nikogo, no to takie są efekty. I będziesz szedł na trudne kompromisy w tej rywalizacji. I to jest bardzo trudna transakcja. A z drugiej strony trzeba się zastanowić, okej, dobra, załóżmy, że ja tu jestem etyczny i nie podejmuję się tej rywalizacji i wyłączam swoją firmę, bo uważam, że to jest nieetyczne i mieć świadomość, ale ci drudzy wygrają. Tak, jakie właśnie oni będą podejmowali decyzje? Ale ten sam dylemat mamy w polityce. Zauważ, że co jakiś czas słyszymy, że polityka musi być brudna, bo jak ktoś nie stosuje brudnych chwytów, to po prostu jest nieefektywny i nigdy nie zdobędzie władzy. I jednocześnie da tamtym innym rządzić i nie wiadomo, co jakiego. Więc jesteśmy zakładnikami efektywności systemu. A dlaczego te systemy są efektywne? Bo my cały czas jesteśmy skonstruowani w bardzo prosty, ewolucyjnie biologiczny sposób. Działamy na pewne bodźce. Zauważ, jak działają media publiczne i niepubliczne. Te takie duże platformy medialne, one głównie straszą. Dlaczego? Dlatego, że to jest najprostszy mechanizm przykuwania uwagi. Tak jesteśmy skonstruowani biologicznie. Jesteśmy skupieni wtedy, kiedy jesteśmy przestraszeni. U mnie też granie na ryzyko działa. Tak. Jak testuję tytuły. Jak gram na ryzyko, no i najczęściej jest tak, że jak daję tytuł, gdzie jakby taką informacją pod spodem jest uniknij ryzyka, to się będzie najlepiej klikało. Nie zawsze. I tak ludzie reagują. Specjaliści od marketingu politycznego czy sprzedażowego wiedzą o tym. I jak nie stosujesz tych narzędzi, to po prostu przegrywasz. I dopóki my jako społeczeństwo nie nauczymy się nie ulegać tym mechanizmom, to będziemy zakładnikami tych procedur. To jest po raz kolejny zataczamy pętlę w naszej rozmowie. Jedyny sposób, żeby nie unikać tym mechanizmom, jest refleksja. Ja nie sądzę, żebyśmy byli w stanie nie unikać. Po pierwsze dlatego, bo ludzie to kosztowało ekstremalne ilości pracy, których ludzie nigdy nie wykonają, a nawet jeśli oni by już zaczęli wykonywać tą pracę, to ja na bazie mojego testowania marketingowego zaraz sobie znajdę nowy sposób, jak ich bodźcować z innej strony. No nie, tutaj się ja teraz z kolei nie zgodzę, bo wydaje mi się, że właśnie istotą refleksyjności jest nieprzewidywalność. Im człowiek jest bardziej refleksyjny, tym bardziej jest nieprzewidywalny i tym trudniej jest stworzyć algorytm, żeby przewidywać jego zachowania zakupowe i medialne. Nie wydaje mi się, żebyś był w stanie to na tyle kontrolować. Myślę, że można być świadomy, ale i tak pójdziesz do sklepu i wybierzesz proszek do prania, który widziałeś w reklamie, bo tylko dlatego go kojarzysz. I patrzysz i nie wiesz co wziąć i to kojarzę, biorę. I tyle będzie trwała twoja decyzja. Nie masz z tym szans, moim zdaniem. Może tak, może nie. Odpowiedź na pytanie o to, jak to zrobić. Powiedziałeś, że bardzo duże nakłady są potrzebne do tego. Moim zdaniem odpowiedzią jest edukacja. Uważam, że żeby osiągnąć sukces w postaci takiej, że ten marketing polityczny i sprzedażowy nie manipuluje naszymi umysłami, to powinniśmy w sposób fundamentalny przemodelować to, jak wygląda edukacja publiczna w większości krajów zachodnich i ona powinna postawić na rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych i refleksyjnych. Te trzy podstawowe kompetencje mogą sprawić, że przestaniemy być zakładnikami prostych sztuczek marketingowych, a jesteśmy, bo nie poddajemy refleksji tego, co nam się robi w przestrzeni medialnej. Ja się nad tym zastanawiałem, że często padają jakieś statementy właśnie odnośnie, że nasz system edukacji powinien wyglądać tak albo inaczej i jak myślę sobie o tym, co teraz powiedziałeś i zastanawiam się, że miałbyś rzeczywiście spróbować coś z tym zrobić i spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi i wytłumaczyć im, dlaczego akurat ten system edukacji miałby wyglądać tak, a później wprowadzić te zmiany, to jest niewykonalne, a przynajmniej dostałbyś raka, kontynuując ten proces. Wydaje mi się, że robię... Dlaczego raka od razu? To jest żart. A, okej. Okay. Przepraszam. W moim środowisku to jest zabawny żart. Wydaje mi się, że lepiej znajdować takie prostsze sposoby dotarcia, jak na przykład tworzenie podcastów, jak docieranie do ludzi poprzez social media, bo ci ludzie tak konsumują te treści, więc dlaczego próbować wcisnąć się w ten stary system i próbować się dogadać z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi nie da się dogadać, jeśli można to zrobić w prostszy sposób i ci ludzie i tak dadzą ci uwagę, jeśli jesteś to dobry. Muszę się z tobą zgodzić i nie zgodzić. Zgadzam się, że na chwilę obecną jest to prostsze i że my nie dogadamy się z tymi, którzy kreują system i którzy mają na to wpływ. Nie ma na to przestrzeni faktycznie. Jest, tylko to zajmie 100 lat. No tak, i dostaniesz raka. Więc jedyne, co możemy, to ludzie, którzy mają to przemyślane, próbują dotrzeć do społeczeństwa za pomocą takich mediów jak podcasty. Natomiast muszę ci powiedzieć, że chyba też wierzę w mądrość, teraz ja będę optymistą, młodego pokolenia. Rozmawiam z różnymi pedagogami, psychologami i część z nich jest pesymistyczna, mówi, że to młode pokolenie doświadcza bardzo boleśnie tego, że ten świat jest niezrozumiały dla nich i trudny. Ale jest spora część, która mówi, że widzi w młodych ludziach, że już nie kupują tego świata, że nie chcą grać w tę grę. I być zakładnikami, i być manipulowani. I możliwe, że ta zmiana zostanie wymuszona przez społeczeństwo po prostu. Że ona się sama wydarzy. Nie mam zielonego pojęcia. Czy to ja też nie mam. Wydaje mi się, że to są różne procesy i trudno powiedzieć, w którą stronę pójdą. Że żyjemy w takich momencie różnych przełomów, tak mi się wydaje teraz. Możliwe, że za 10 lat edukacja będzie kompletnie inaczej wyglądała, bo po prostu tego, co się teraz dzieje, nikt już nie będzie kupował. Będzie bezużyteczne zresztą w dużej mierze. I wszyscy zrozumieją, że uczestniczą w fikcji i że to nie ma żadnego sensu. I że to trzeba zmienić. Wierzę, że to jest możliwe, ale może to jest tylko iluzja i przesadny optymizm. Ja się nad tym ostatnio zastanawiałem, co rzeczywiście można robić i za każdym razem, jak się zastanawiam nad tym, to jedyne, do czego dochodzę, to wciąż musimy wrócić do tego, że jedyne, co możesz kontrolować, to swój wysiłek, refleksyjność i uwagę i pokazywać swoim przykładem, że coś się da zrobić. I nic więcej i tak się nie da za bardzo zrobić. A jak nie będziesz tego robił, to nawet jak będziesz próbował zmienić innych ludzi, to oni ci tak nie uwierzą. No, czyli można powiedzieć, że teraz spuentowałeś za pomocą Voltera. Voltaire powiedział, że jedyne, co możemy robić, to uprawiać własny ogródek. Ja to interpretuję po stoicku, gdzie przez własny ogródek rozumiem to na moim bezpośrednim otoczeniu i moim życiu, na co mam wpływ. Mhm. I wydaje mi się, że najlepszy rodzaj też edukacji to jest taki, żeby pokazać przez własny przykład. I dlatego ja właśnie słucham tych wszystkich ludzi, bo oni mi nie próbują niczego wcisnąć. Oni nawet nie wiedzą, że ja ich słucham. Ja ich słucham, ja sobie sam wybrałem ludzi, których słucham i ja jestem zainteresowany. Oni najprawdopodobniej nigdy nie będą wiedzieli, że ja ich w ogóle słuchałem kiedykolwiek. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, bo ostatnio rozmawiałem tutaj z terapeutą i ten terapeuta powiedział mu, że ja nie chodzę na wybory. No i on powiedział, to ja spróbuję ci tutaj powiedzieć, dlaczego uważam, że powinieneś chodzić na wybory. I ja przekonał cię? Daj mi skończyć. I ja się postawiłem okoniem oczywiście i powiedziałem mu na końcu, że jakby ja jestem zamknięty na wszystkie twoje argumenty, w ogóle nic do mnie nie trafi. I się później zastanawiałem, dlaczego ja byłem taki zamknięty na te wszystkie argumenty. Długo mi to zajęło. Na początku doszedłem do wniosku, że dlatego, że od niego intencja była, żeby mnie zmienić. I to ja po prostu, jak ktoś chce mnie zmienić, to ja jestem zamknięty, do widzenia. Ale to był tylko jeden element. Aktualnie doszedłem do drugiego elementu i to, że to jest aroganckie z jego strony, żeby bez poznania bardzo dogłębnie moich powodów on chciał mnie zmienić. Czyli moja racja tu jest lepsza, ja teraz będę zmieniał twoją rację, Przemku głupszy, bo ty nie chodzisz na wybory i powinieneś zacząć chodzić. I wydaje mi się, że stąd wynikał mój opór. Więc to chciałem tylko powiedzieć. Nie wiem, jak to się łączy z poprzednimi tematami, tak swoją drogą. Mówiłeś o tym, że słuchasz ludzi, o których nawet nie wiesz, którzy nawet nie wiedzą, że ich słuchasz. Bo nic. I to był przykład tego, że jak ktoś ci próbuje coś powiedzieć, ciebie zmienić, to właśnie wtedy się usztywniasz i zamykasz. Tak, to jest bardzo prosty mechanizm. To tak działa generalnie. I to jest dowód na to, że my mamy ograniczone kompetencje społeczne i komunikacyjne i dlatego się bardzo często usztywniamy, bo nikt nas nigdy nie nauczył. I nigdy na żadnym etapie edukacji fachowo nie byliśmy tego uczeni. Co to znaczy rozumieć, jak porozumiewać się z innymi ludźmi i kiedy jest to efektywne. No bo generalnie celem rozmów jest wpływanie na innych. Zawsze. I na siebie. Tak. Ale jak to zrobić dobrze? No właśnie jednym ze sposobów, żeby zrobić to dobrze, to jest raczej rozumieć i słuchać. Dopiero na samym końcu coś proponować. Ty jesteś w to świetny. Z tobą nawet można się nie zgadzać i ciebie to w żaden sposób nie zamyka. Bo są ludzie, którzy przyjdą i powiedzą mi, i niektórzy nawet mi powiedzą, że chcą, żebym się z nimi nie zgadzał. Ja się z nimi nie zgodzę i ja od razu widzę, że się zamknęli, bo się zestresowali, bo wiedzą, że muszą trzymać trochę gardę wyżej. Z tobą się dzisiaj nie zgadzam, ty się dzisiaj ze mną nie zgadzasz, nie ma żadnego problemu. To jest fajne. Nam się udało faktycznie parę razy ze sobą fajnie nie zgodzić. To jest przyjemne nawet. Pamiętam, że kiedyś prowadziłem takie spotkanie a la warsztatowe. Bardzo dawno temu to było. To było dla mnie takie objawiające. No i rozmawiamy o czymś zaciekle, filozoficznie i w pewnym momencie pewien starszy pan, tak był wtedy starszy pan, 65 miał chyba, starszy w porównaniu do reszty towarzystwa. O czymś rozmawialiśmy. On powiedział, wstał i powiedział: wiesz co, jednak przekonałeś mnie, myliłem się. Muszę zacząć inaczej o tym myśleć. Ja tak wtedy siedziałem i popatrzyłem na niego i zbaraniałem. Podczas dyskusji ktoś mi wprost powiedział, że się mylił i że musi zmienić swój pogląd na tą sprawę. Bo to są tak rzadkie rzeczy, tak unikalne. I ja bym właśnie chciał, żeby ludzie tak częściej robili. Żeby mieli przestrzeń na to. I sam dlatego czasami tak robię, żeby pokazać, że to jest fajne. Że można i że to nie świadczy źle o tobie. Tak. Mhm. Ja ostatnio miałem kilka dziwnych interakcji na Instagramie, bo ludzie piszą mi wiadomości i czasami piszą mi takie niemiłe, troszeczkę napisane w chamski sposób rzeczy. I jak ktoś tak sobie już pozwala do mnie, to ja mu czasami z grubej rury wyjadę w drugą stronę. I co jest najśmieszniejsze, to jak nigdy się nie spodziewam pozytywnej odpowiedzi, no bo dlaczego miałbym się spodziewać pozytywnej odpowiedzi? Się. Dwa razy ktoś po prostu powiedział: wiesz co, muszę nad sobą popracować. To było niemiłe. I po prostu skończyła się rozmowa. Ja byłem taki: co się właśnie wydarzyło? To jest dowód na to, że też warto się nauczyć stawiać granice. Myślisz, że ta granica zadziała? To zależy gdzie. Ja uważam, że w internecie nie bardzo. Mi się wydaje, że to byli ludzie, którym nigdy nikt wcześniej się nie postawił. Bo są możliwe, takie, i nagle ktoś im się postawił, bo byli po prostu zszokowani. Ale generalnie nie ufam tego rodzaju wymianie zdań w internecie, bo jak ktoś jest anonimowy. Natomiast w rzeczywistości takiej na co dzień warto starać się grzecznie stawiać granice w komunikacji, bo ludzie się utwierdzają w pewnych mechanizmach destrukcyjnych tylko dlatego, że to działa. A w momencie, kiedy postawisz granicę i pokażesz, że coś nie działa, to właśnie to ma bardzo dużą wartość edukacyjną. Tylko to trzeba umiejętnie robić. I to jest bardzo trudne. Tak. Bardzo, bardzo trudne. To jest też kolejna z tych kompetencji, które nigdy nas nikt nie uczył. My kończymy szkoły, idziemy pracować do miejsc, w których spotykamy dużo ludzi i musimy w zespole funkcjonować, a nie umiemy tego. Nie umiemy sobie radzić ze swoimi emocjami, oczekiwaniami, ze stawianiem granic sobie nie radzimy, z przyjmowaniem krytyki. Pod tym względem jesteśmy bardzo, bardzo niedokształceni. Sama wymiana zdań, taka bardziej intensywna. Ja do tej pory, gdybym miał z kimś prowadzić bardziej intensywną wymianę zdań, to najprawdopodobniej mocno bym się zestresował i pewnie by mi się kończył głos. Tak strzelam. Do tej pory, pomimo że prowadzę podcast i ja mam taką tendencję, że mi się urywa głos w pewnym momencie, na samym początku podcastu bardzo często dochodziłem do momentu, gdzie już mi stawało w gardle i wiedziałem, że muszę skończyć mówić, bo zaraz nie będę miał głosu. Po 2 latach to się zdarza prawie nigdy, ale gdybym wszedł w poważną wymianę zdań, to pewnie znowu by mi się to zdarzyło. Więc to są umiejętności, które raz, że nas ich nikt nie uczy, a dwa, że trzeba je trenować, żeby w ogóle wychodziły, bo to, że ktoś powiedział: słuchaj, głos ci się nie powinien urywać podczas dyskusji, nie ma żadnego znaczenia, bo to i tak mi się urwie. I ja uważam, że trochę nawiązując do naszej rozmowy z początku, mówiliśmy o metaforach sportowych i o tych liczbach, żeby sobie podnosić poprzeczkę. I też tam wtedy pojawiła się taka teza, że warto też znać swoje możliwości i dostosowywać wyzwania do możliwości, bo można się zajechać. I często wartości są używane w naszym świecie w sposób, który jest dla nas szkodliwy. Sam użyłeś teraz tej konstrukcji, powinieneś być jakiś. Ja to bardzo często słyszę i widzę. To bywa bardzo szkodliwe. My słyszymy albo sami sobie konstruujemy takie narracje ujmowane właśnie w kategoriach wartości, że powinniśmy być jacyś. Ty jesteś podcasterem, więc powinieneś być profesjonalnym podcasterem i nie robić takich rzeczy. I to jest bardzo usztywniające, bo każdy z nas jest w jakimś procesie dążenia do czegoś. Nie zawsze każdą normę na chwilę obecną jesteśmy w stanie spełnić i też nie wiadomo, dlaczego one obowiązują. I nie wiadomo, czy w ogóle chcemy je spełniać. Dokładnie. Bo co to znaczy być dobrym podcasterem? Dokładnie, bo to ktoś sobie sformułował jakiś taki wymóg. Ja nieustannie spotykałem się, kiedy ja zaczynałem podcast, z różnymi komentarzami, że to jest, że powinno być tak, a nie tak. To wszystko są opisy w kategoriach jakichś norm, że ja powinien realizować jakieś normy, powinien coś robić inaczej. I są bardzo aroganckie i z brakiem szacunku wobec ciebie bywają, i twojej sztuki. Bywają. Ale to samo to, że ludzie ci tak mówią, już jest bardzo aroganckie. Bo to jest ja, omnipotentny, nie wiem ty, jak ty powinieneś prowadzić twój podcast. I to jest bardzo dzisiaj powszechne niestety. I zauważ, że to się robi pod szyldem wartości. Wyznam teraz w tajemnicy tobie. Wyznam ci w tajemnicy, że w wakacje pracowałem nad książką. Podczas mojej wyprawy rowerowej miałem ze sobą tablet i pracowałem nad książką. Dobra, tylko nikomu nie mów o tym. No nie, liczę na twoją tutaj dyskrecję. Już mam 2/3 napisane, gdzie podjąłem pewien wątek, który mi kiedyś towarzyszył w refleksji nad wartościami i ten wątek się tutaj nie pojawił w tej dyskusji wcześniej, dopiero teraz. To jest książka, gdzie mówię o wartościach w sposób bardzo metaforyczny. Książka nosi tytuł Bóstwa ukryte. Opowiada o człowieku, który przechodzi etapy wtajemniczenia w jakąś tajną sektę, wierzącą w istnienie wielu bóstw, które w sposób ukryty oddziałują na nasze życie. I te bóstwa są metaforami wartości właśnie. Mhm. Głównym celem książki jest pokazanie, że większość wartości, sposób w jaki są nam przedstawiane, są dla nas szkodliwe. Dopóki my ich nie zinternalizujemy, nie przyswoimy sobie i nie uznamy za nasze w sposób, w jaki przyjmujemy je. Nie rozumiem. To będziesz musiał przeczytać. Dobra, ale podam bardzo prosty przykład. Pierwsza wartość, jaką tam omawiam, to jest wolność. Ale musisz tam dodać estetyzację. Jest tam, pojawia się ta kategoria. Ale będziesz musiał zrobić dopisek po dzisiejszej rozmowie. Nie, ja to przewidziałem po prostu. Tam jest pod szyldem wzniosłość. Mhm. Pojawia się estetyzacja. Jedno z tych bóstw to jest wzniosłość, pragnienie wzniosłości. Jesteśmy zakładnikami pewnych wyobrażeń na temat tego, jak powinno wyglądać nasze życie, kiedy zaczynamy realizować daną wartość. Jednym z takich wyobrażeń jest wyobrażenie wolności. My chcemy być wolni. Jedną z wartości, która nam przyświeca, jest wolność. Zwłaszcza w naszej kulturze, w naszym kręgu kulturowym. I moim zdaniem bardzo wielu ludzi jest zniewolonych przez wolność. Za duża ilość wyborów. Tak. I niezdolność wyboru. I ja to pokazuję w kategoriach takich, że wartość, jeżeli nie jest ograniczana przez inne wartości, zamienia się w demona. Takiego, który może wprowadzić duże zamieszanie. Tak jak właśnie w przypadku zbyt dużej ilości wyborów po prostu człowiek nic nie robi. I przez bardzo długi czas. To jest teza, którą stawiam właśnie w rozdziale o wolności. Im więcej wyboru, tym mniej wyboru. Bardzo ciekawe. Więc to jest kolejna rzecz na temat wartości, którą można powiedzieć, że one mogą być dla nas do pewnego stopnia groźne, jeżeli będziemy się z nimi w sposób bezrefleksyjny, bezkrytyczny obchodzić. Fajnie, że dzisiaj porozmawialiśmy, bo ja już byłem sam w mojej głowie pod ścianą z tą Ja nie wiedziałem, że to się nazywa estetyzacja, tak swoją drogą. Dzisiaj się dowiedziałem, ale jak ja roztworzę, u mnie w głowie są bardzo często bitwy na ten temat i ja jeden argument, drugi argument, czy potrafię odbić ten argument i tak dalej. I miałem spory problem z odbiciem tych argumentów. Więc to, że dzisiaj o tym pogadaliśmy, trochę mnie uspokoiło, bo okazuje się, że moje przeczucie, że nie ma w tym nic złego, nie było aż tak... Da się to wybronić. Mhm. No. Da się to wybronić. Da się to wybronić i tego mi brakowało, bo nie miałem zielonego pojęcia, jak to zrobić. Co się rzadko zdarza, bo z reguły jak rzucam jakieś moje przemyślenia, to ktoś mnie absolutnie pokonuje podczas tych podcastów. A dzisiaj wyszło, że jednak udało nam się wybudować coś z tego i rzeczywiście... Może jesteś tym słabym gościem. Albo nie masz żadnych intencji pokonania mnie. W każdym razie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To była naprawdę super rozmowa. No po raz drugi nam się udało chyba. Tak trochę się chwalimy teraz. Ale dziękuję ci. Ja też mam poczucie, że... Ja to mówię do ciebie, nie do ludzi, więc tak personalnie naprawdę dobrze mi się rozmawiało i potrafię, i to jest bliżej takiej rozmowy, jak ja bym chciał prowadzić, że nie używam w ogóle pytań, nie martwię się w ogóle pytaniami i rzeczywiście sobie po prostu rozmawiamy, ale do tego muszę być otwarty. Ja dzisiaj byłem dość mocno otwarty i już czułem tam, że mi czasami drżało w brzuchu, więc muszę nad tym pracować. Terapia poprzez ekspozycję i będę coraz lepszy w to. Także dziękuję za możliwość potrenowania. Ja tobie też dziękuję i chciałem potwierdzić tutaj twoim słuchaczom, że kiedy mnie zapraszałeś do spotkania, do rozmowy, to otwarcie powiedziałeś, że nie masz żadnych pytań, że one wyjdą w trakcie. Że to był plan właściwie. Tak, tak było. To jest mój oficjalny plan. Ja się staram, żeby tak było i powoli zmierzam w tym kierunku, żeby to w ten sposób wyglądało. I ja ze spokojem to przyjąłem. Pomyślałem, no, tak będzie, to fajnie. I wyszło bardzo dobrze. Nie, ale zastanawiam się, czemu to się nie udaje z innymi ludźmi tak łatwo. Na to pytanie nie znam jeszcze odpowiedzi, bo mam wrażenie, że jak słucham podcastów z zagranicy, to oni wszyscy po prostu ze sobą gadają w najlepsze. I to jest jeszcze, tego nie rozgryzłem. Gdzie jest coś, co różni albo Polaków, albo nasz język może być różny. Coś jest różnego na pewno, bo im rozmawianie przychodzi dużo łatwiej. No, masz jakąś hipotezę? To wydaje mi się, żebyśmy otworzyli kolejny duży temat, ale taki jest, my się różnimy pod pewnymi względami od innych nacji zachodnich. Jednym z tych różnic jest to, że faktycznie chyba nie umiemy ze sobą rozmawiać. Ja czasami doprowadzam do rozmowy i ja widzę, jak ludzie się zaczynają stresować, jak wchodzą na grunt, gdzie oni nie wiedzą, co się dalej wydarzy. Jak zaczyna się konwersacja, to ja widzę, że oni się zaczynają stresować. Ja wychodzę z tego, no bo też nie, to nie jest dla mnie intencja, żeby ktoś się zestresował i źle mu ze mną rozmawiało. Ale widzę coś takiego. Więc... Czy to nie jest trochę konsekwencja tego, że jako naród mamy kompleksy? Byliśmy zawsze najeżdżani, umniejszani, zniewalani, deprecjonowani w naszych roszczeniach do tożsamości. I mamy poczucie, że w punkcie wyjścia musimy czegoś dowieść. I boimy się, że nie damy rady tego dowieść. I że każde pytanie w związku z tym to jest potencjalne zagrożenie, które może uderzyć w nasze poczucie wartości i tożsamości. Ale dlaczego wtedy Amerykanie by tego nie mieli? Przecież dla nich to jest takie samo zagrożenie z perspektywy właśnie ostracyzmu społecznego. Pierwszy raz użyłem tego słowa. Oni tak samo się tego boją jak my. Możliwe, ale oni biorą więcej antydepresantów. I mają ładniejszą pogodę. Może przytłumiają. Nie wiem. W niektórych częściach. Mam za mało danych chyba, żeby się wymądrzeć na ten temat. Faktycznie Ameryka jest inna, ona ma trochę inną kulturę, ale kultura amerykańska, tak począwszy od drugiej połowy XIX wieku, to jest bardzo mocno nastawiona, kultura nastawiona na takie indywidualne sprawstwo. Na indywidualizm, a nie na kolektywizm. I chyba to jest trochę ta różnica. Że jednostka się czuje bardziej komfortowo? Tak, w dążeniu do swojego. A tutaj ludzie trochę przychodzą jako reprezentant grupy i się trochę martwią? Możliwe, ale to tak jak powiedziałem, to jest gdybanie. Mam poczucie, że my jesteśmy jako naród trochę zakompleksieni. Mamy poczucie bardzo prawdopodobnie, że musimy udowadniać własną wartość, a sądzę, że wartość to jest coś, co mamy z natury, a nie coś, co musimy zdobywać. I mamy taką potrzebę, żeby zdobywać tą wartość. Czyli cały czas wychodzimy z założenia, że nie mamy czegoś, co musimy zdobyć. I każda rozmowa jest sytuacją, gdzie musimy udowodnić coś, czyli się wylegitymizować czymś. Czy nie może być tak, że ja źle odpowiem i dalej jestem wartościowy? Jak źle odpowiem, to znaczy, że tracę wartość. I chyba tutaj tkwi przyczyna, że nie mamy poczucia wartości w punkcie wyjścia. To jest najciekawsze, że ja potrafię dostrzec tą wartość w człowieku, rozmawiając z nim. Natomiast gdybym ja tam siedział, to ja bym się czuł niekomfortowo. Ja bym się czuł właśnie, że ja nie mam wartości. Ale jestem świetny w dostrzeganiu wartości w innym człowieku. To ja tego nie rozumiem. Nad tym się jeszcze muszę pozastanawiać. To zaproś siebie. Ja już byłem raz. po drugiej stronie. Siebie? Super się bawiłem, ale z kumplem rozmawiałem, więc to było bezpieczne środowisko dla mnie. Jakbym miał pójść do kogoś innego, to pewnie dużo bardziej bym się stresował. Mhm. I to zrobiliśmy w takim założeniu, że jak nam nie wyjdzie, to nie opublikujemy, więc jeszcze bardziej ściągnąłem z siebie stres. Okej. Dobra. Do ciebie znowu dzwoni. Myślę, że możemy kończyć. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Ja mam stronę i podcast pod tym samym tytułem, ze stoickim spokojem, i wokół tej marki wszystkie informacje na mój temat w tej chwili krążą. Super. Czy nie powiedzieliśmy czegoś, co chciałeś powiedzieć? Nie, wydaje mi się, że to było tak, jak powinno być. Super, bardzo ci dziękuję w takim razie. Siemanko, od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.